martwię się o swoją pamięć i, i martwię się, że będzie się pogarszała. A on tak na mnie patrzy i mówi, pewnie będzie się pogarszała. A ja do niego mówię, a procesy neuroplastyczne? Bardzo ograniczone. Nie, to, to nieprawda, to nieprawda. Ja tak mówię, ja, Jak można komuś coś takiego powiedzieć? Nie, to nieprawda, nie jest tak źle. Psychopaci potrafią odczytać te emocje i je wykorzystać. Tak? To, to prawdopodobnie też na tym polega ta kontrola, tak? o której wspominaliśmy, że jak chcą, to sobie włączają te tam odpowiednie obszary i wtedy są w stanie y, wiedzieć, co ta osoba czuje i wykorzystać y, strach czy, czy ból innej osoby. Jak kłamiemy, to się denerwujemy. Tak? Mhm. Więc y, no, mam, wykrywamy pewną reakcję stresową w, w momentach, kiedy, kiedy kłamiemy. I yy, to jest w ogóle ciekawe zjawisko tak biologicznie rzecz biorąc, bo praktycznie to wiemy, tak, jak to działa. Natomiast biologicznie ciekawe, dlaczego nas to denerwuje. Tak? Prawdopodobnie dlatego, że kłamstwo jest yy, społecznie postrzegane jako złamanie pewnych reguł, jest karane. Które, są introwertyczne yy, szczury? Yy, tak, są takie, które spędza, spędzają zdecydowanie mniej czasu z innymi. My badamy myszy w takich grupach społecznych. Siemanko, wracamy do was z kolejnym dealem od Cambly. Ostatnio zauważyłem, że nawet memy po angielsku są lepsze, jest ich dużo więcej. Jakby ktoś dalej miał wątpliwości odnośnie tego, czy warto się uczyć. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować w tekście 24 godziny na 7. Rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które mówią w języku angielskim od dziecka. Możecie sobie wybrać jakiego akcentu chcecie się uczyć i z takim nauczycielem pracować. Cambly ma również ofertę dla przedsiębiorców, więc można pracować nad angielskim całym teamem. Kod zniżkowy znajdziecie w opisie podcastu. Każdy dostaje 15 darmowych minut na przetestowanie Cambly. Zniżka działa dla pierwszych 100 zdecydowanych osób, więc pośpieszcie się. Zniżki działają zarówno dla planów grupowych, i indywidualnych. Dla osób słuchających www.cambly.com. Polecam, uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdrawiam. Czas na wakacje? Jakie wakacje? <noise> Um, nie, ja, ja będę jeździł na wakacje, ale to jeszcze nie jest ten czas, ja, ja bardziej wyznaję dużą ilość pracy. Jak? Rozmawiam z ludźmi z nauki, Trzeba to... Trzeba zachowywać zdrowy, zdrową równowagę, co oczywiście nie jest proste. Udaje się zachować? Nie. <laughs> Możemy już zacząć Aha. tym tematem? Tak. Bo to jest, to jest super ciekawe. Czyli mhm. mówisz, że pracując jako naukowiec, nie do końca, bo, bo zarzuciłeś mi, żebym w czas na wakacje, mhm. bo powiedziałem, że się nie wyspałem i że się trochę stresowałem. Natomiast mówisz, że u, u Was to też nie jest, albo u Ciebie to też nie jest takie proste, żeby znaleźć ten balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem. No nie jest. To jest praca, która jest bardzo atrakcyjna i wciąga. I każda odpowiedź na jedno pytanie przynosi kolejne pytania. W związku z tym trudno zdecydować się na. Wakacje albo na przerwę. Łatwo jest przepaść, jak się zadaje każde pytanie po pytaniu dalej. To prawda, to mm -hmm. wciąga. Mm -hmm. um, a udaje ci się w takim razie? Masz chociaż to jakoś tak zorganizowane? OK, dobra, raz w roku muszę pojechać, żeby odpocząć? Czy tak, zdecydowanie, ponieważ mam rodzinę i dzieci w szkole, to pewien rytm wyznacza rok szkolny, mm -hmm. co pomaga oczywiście organizować odpoczynek. Mm -hmm. Dobra, zaczęliśmy troszeczkę z, od innego tematu, więc cię Ewina Knapska, cześć. Cześć. Um, I jeszcze zanim zaczniemy, to jakbyś mogła powiedzieć ludziom, czym się zajmujesz, i ja sobie później poprowadzę rozmowę. Oczywiście. Ja pracuję w Instytucie Nanskiego, gdzie prowadzę grupę badawczą zajmującą się badaniem neuronalnych podstaw emocji. Czyli interesuje nas, jak mózg kontroluje emocje, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Mm -hmm. um, ja się też zastanawiałem, mam jeszcze pytania odnośnie zmęczenia i emocji. Natomiast nie jestem pewien, czy, to jest, czy jesteś dobrą osobą, ale pomyślałem, że jak przygotowywałem się do tego podcastu, to pomyślałem, że być może, być może to jest dobre miejsce, żeby zadać te pytania. Czy to, że ja prowadzę podcasty, po podcaście jest to bardzo zmęczony i prawdopodobnie wynika to z poziomu stresu i z poziomu emocji, czy to czy dobrze myślę czy emocje w mogą, mogą wpływać na tak będę zmęczony po takiej rozmowie no oczywiście tak to znaczy stres, stres jest związany z negatywnymi emocjami tak? to stres, pod hasłem stres rozumiemy taką reakcję fizjologiczną czyli różne takie nieprzyjemne negatywne zmiany które są wywoływane zwykle przez to, co nas otacza, tak? To jest mhm. nasze życie szeroko pojęte. I związane są z na przykład strachem, czy złością, czy no, różnymi innymi negatywnymi, nieprzyjemnymi emocjami. Więc jak najbardziej. No i teraz jak mamy, jesteśmy w stresie, to nasz organizm nie funkcjonuje tak, jak powinien. Różne procesy fizjologiczne są zmienione. Mhm. Na przykład mamy problem ze snem, ale mhm. też mamy na przykład zmienione ciśnienie, rytm serca. i szereg innych zmian w organizmie, które działają niekorzystnie. Czyli realnie to, że się stresuję, może wpływać na to, że jestem później mocno zmęczony, bo zauważyłem też, że w zależności od tego, ile emocji doświadczam podczas podcastu, to tak to ja się później przekłada na to, jak bardzo jestem zmęczony. Jeśli czasami podcasty są takie, że to jest wręcz jakby taki sztorm emocji, to jest zabawne, bo przez, przez kamerę tego nie widać. Ogląda się mhm. rozmowę i to jest jakby nic się kompletnie nie dzieje. Natomiast w tej rozmowie czasami naprawdę jest dużo emocji i to potrafi na mnie wpłynąć tak, że po prostu jestem później kompletnie padnięty. Aż byłem, pierwszy raz, jak mi się to zdarzyło, też to byłem szokowany, że to może aż do tego stopnia męczyć. No tak, bo emo Emocja to jest poza takim naszym subiektywnym poczuciem, że jesteśmy, nie wiem, boimy się, albo jesteśmy zezłoszczeni. To jest szereg takich reakcji organizmu właśnie na poziomie fizjologicznym, tych, o których wspominałam, czyli zmienia nam się nie wiem, rytm pracy serca, albo szybciej oddychamy, ale też różne reakcje behawioralne, no, jak jesteśmy wystraszeni, to możemy starać się uciec albo unikać. Jak nie możemy uciec albo unikać, to próbujemy sobie znaleźć jakieś inne sposoby rozwiązania naszej sytuacji stresowej, a to wszystko męczy. Mm -hmm. Bo to jest, no, jest to jakiś dodatkowy wydatek energetyczny dla organizmu. Mm -hmm. I od razu, jak nad tym się zacząłem zastanawiać, to zastanawiałem się, czy pozytywne emocje również obciążają. No, pozytywne emocje też wywołują zmiany w organizmie, więc do pewnego stopnia oczywiście też nas obciążają, też są jakimś wydatkiem energetycznym, ale pozytywne emocje nas motywują do działania w tym sensie pewnie więcej energii jesteśmy w stanie włożyć w to, żeby czegoś uzyskać, coś uzyskać, jeżeli przy tym przeżywamy jakieś pozytywne emocje. Jeżeli coś jest dla nas przyjemne, coś jest dla nas nagrodą, to jednocześnie te pozytywne emocje dostarczają nam energii do działania. Czyli w pewnym sensie pozytywne emocje mogą wpływać na to, że nie czujemy zmęczenia i dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład dłużej wykonywać daną czynność? Może tak być, chociaż silny stres i silne negatywne emocje też, też tak działają. Mhm. Oczywiście działają przez pewien czas i to ma swoje koszty, tak? Jeżeli działamy tak zbyt długo, to jest dla nas kosztowne, obciążające i potem organizm się musi dosyć długo regenerować. Są na ten temat jakieś dane? Czy jest obciążenie organizmu również w przypadku pozytywnych i negatywnych emocji. To trudno powiedzieć. I to ciężko bo... powiedzieć, że zdefiniować co jest pozytywne i negatywne. Nie, myślę, że to, co jest pozytywne i negatywne, to akurat jesteśmy w stanie zdefiniować. To nawet u zwierząt wiemy, co jest pozytywne i negatywne. Mhm. Zasadniczo pozytywne to to do czego dążymy, a negatywne to, to czego, czego unikamy w takim. W normalnych warunkach, kiedy mamy wolny wybór, natomiast trudno zbalansować pozytywne i negatywne, tak? To znaczy, trudno powiedzieć, co jest podobnie silną emocją o znaku pozytywnym i o znaku negatywnym, tak? Czy jaki jest poziom szczęścia, który zrównoważy silny strach? Okej. Okay. W ten sposób. Czyli to, to, to wracało do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, o tym odpoczynku i wakacjach. Dokładnie. <laughs> ciężko, ciężko to zrównoważyć i dowiedzieć się, ile, ile trzeba pracować, żeby później móc zrobić określoną ilość wakacji, bo ile trzeba wakacjować, żeby nadrobić te zmęczenie, które się wygenerowało na podstawie. Myślę, że jest to dosyć indywidualne. <laughs> to, trzeba odpoczywać do momentu, kiedy poczujemy się wypoczęci. Um, czemu w ogóle zaczęłaś się zajmować emocjami? To, to mnie zastanawiało. Hmm, bo to jest fascynujący temat mm -hmm. i mało zbadany. Przez wiele, wiele lat, a nawet stuleci ludzie myśleli przede wszystkim o racjonalnym mózgu. Takim emocje były traktowane jako coś takiego negatywnego, co nam przeszkadza racjonalnie funkcjonować. To już filozofowie przez wiele stuleci tak myśleli, a potem naukowcy przejęli, znaczy naukowcy badający mózg przejęli taką perspektywę. Czyli to, że niektórzy ludzie nie chcą gadać o emocjach i że emocje są w niektórych kręgach postrzegane jako coś negatywnego, to się wywodzi z przeszłości? No, może tak być, bo przez wieki emocje były negowane, mhm. tak? Natomiast w ostatnich dziesięcioleciach, powiedzmy 30-40 latach, może 50, zaczęto dostrzegać, że emocje są ważne, decydują często o tym, jak podejmujemy decyzje. I że, co jest kluczowe z, mojego, z mojej perspektywy, że występują też u zwierząt, bo jeżeli występują u zwierząt, to możemy je badać, czy możemy badać mózg na takim poziomie, który jest niemożliwy w badaniach ludzi. A poza tym jest pewna ciągłość ewolucyjna. Wiemy skąd te nasze emocje się wzięły, jak one ewoluowały, co jest niesłychanie interesujące i to było takie, te, te, taki impuls, który mnie skłonił do zajęcia się tym podczas doktoratu, a potem to już była naturalna konsekwencja rzeczy. Mm -hmm. I w takim razie to też by troszeczkę tłumaczyło tym ludziom, którzy postrzegają emocje negatywnie, bo domyślam się, że postrzeganie emocji negatywnie to na przykład to, że one potrafią wpłynąć na naszą decyzję i możemy być nieracjonalni. Natomiast jeśli emocje występują również u zwierząt, to trochę zabiera ten argument, bo po prostu tak, tak działają nasze organizmy. To prawda, znaczy emocje są bardzo ważne i emocje nasze i emocje innych osób czy osobników w przypadku zwierząt, bo dają nam informacje o środowisku, dają in nam informacje o zagrożeniu, tak? Jeżeli się coś budzi nasz strach, to być może należy się przygotować, tak? Jeżeli widzimy węża na ścieżce w lesie, to pewnie się zaczynamy bać i podejmujemy odpowiednie kroki, żeby tego węża uniknąć. To jest bardzo przystosowawcza reakcja. Jeżeli coś nam sprawia przyjemność, to dążymy do uzyskania tego. No i oczywiście tutaj to jest kwestia dyskusyjna, co nam sprawia przyjemność. Czasami to, co nam sprawia przyjemność, jest patologiczne, ale zwykle jednak pomaga nam funkcjonować, tak? napędza nas do działania, to o czym wcześniej mówiliśmy. Mhm. A w jednym z podcastów, z tego co pamiętam, wspominałaś, że niektóre nasze reakcje emocjonalne są wrodzone. Jakie, jakie są wrodzone? No, no, nie wiemy wszystkiego na ten temat, natomiast na pewno jest tak, że pewnych obiektów boimy się bardziej niż innych. Może zacznijmy od tego, że mm, część z nas cierpi na fobie, mm -hmm. czyli boi się czegoś nadmiernie. Na przykład windy. Na przykład windy, ale zwykle są to lęki takie dotyczące pająków, węży. I tam paru innych obiektów. Teoretycznie można się bać praktycznie wszystkiego. Ja się boję psów nie, nieracjonalnie mocno. Więc... No właśnie, są, są różne rodzaje fobii, ta lista jest bardzo, bardzo długa. Ale pewne fobie występują znacznie częściej niż inne. Na przykład, zdecydowanie częściej boimy się pająków czy węży niż, nie wiem, kwiatków powiedzmy. Mhm. Y więc. Y jest coś Czyli jakby predyspozycja tak. może być wrodzona. Tak. Nie do końca Więc strach. uważa się, mhm. że pewien jest taki pewna matryca w naszym mózgu, która powoduje, że łatwiej wytwarzamy taki nadmierny strach na pewne obiekty. Są takie klasyczne badania na małpach przeprowadzone. Otóż małpy dużo bardziej boją się właśnie węży, tak, które są naturalnym zagrożeniem niż kwiatka i trudno nauczyć małpę bać się kwiatka, a węża to się tak boi sama z siebie. Jak pamiętam, że słuchałem w jakimś podcaście, że są dzieci, czteroletnie bądź młodsze, które nigdy nie widziały węża i, na, i, i pomimo tego, że nigdy go nie widziały, wciąż mają reakcję stresową strachową na to, że widzą węża. Tak, wydaje się, oczywiście, to jest trudne do skontrolowania, tak? Czyli to nie jest jakby stuprocentowa informacja. Tak, to szczególnie w przypadku ludzi. No trudno powiedzieć, czy czteroletnie dziecko nigdy na pewno nie widziało węża, tak? czy reakcji innej osoby na węża, bo Właśnie, bo przecież hmm. mogą się nauczyć reakcji. My się często uczymy przez obserwację. Natomiast rzeczywiście jest tak, że szczególnie te badania na zwierzętach, one są dużo bardziej kontrolowalne, tak? bo mamy dokładnie dobrą kontrolę nad tym, w jakich warunkach zwierzę żyje i jakie bodźce do niego docierają. I wiadomo, że nie widziało węża. Dokładnie. I wtedy, i wtedy wciąż możemy pokazać, że taka na przykład małpa jest, ma większe predyspozycje do tego, żeby bać się węża. Dokładnie tak jest. To jest ciekawe. Um... Ja chciałbym chyba jeszcze wrócić do zdefiniowania emocji, bo jak używam słowa emocje, natomiast co, gdyby ktoś mnie zapytał, jaka jest definicja i co jest emocją, a co już nie jest, to chyba nie jestem do końca, nie jestem pewien, czy byłbym w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No bo emocje są bardzo połączone z tym kim my jesteśmy i jak działamy, z, również z podejmowaniem decyzji, które, tak jak wspominałam, było przez wieki uważane za taką racjonalną część naszego umysłu. Ale emocje, właśnie to, czy nam coś sprawia przyjemność, czy nam sprawia przykrość, mają bardzo silny wpływ na podejmowanie decyzji. I też na poziomie mózgu to nie jest tak, że my mamy jakieś specjalne struktury, które są związane z emocjami i inne struktury, które są związane z racjonalnym myśleniem. Mhm. To jest taki złożony system, który. Się przeplata, tak? Mamy te, wiemy, że są takie obwody neuronalne, mówimy obwód neuronalny, taka grupa neuronów, czyli komórek mózgowych, które są związane z kontrolą jakiegoś zachowania. No i teraz te obwody neuronalne są ze sobą wymieszane, połączone, tak? Te, te emocje gdzieś tam przeplatają się z tym podejmowaniem decyzji i wiemy, że są takie struktury, które są ważne z punktu widzenia odczuwania emocji, bo na przykład jak się Szkodzi taką strukturę, to ludzie mają problem z odczuwaniem strachu na przykład i taką strukturą jest ciało migdałowate. Ale też te obwody neuronalne związane z odczuwaniem emocji w korze mózgowej, tak są, wiemy, że tam są, i wiemy, że tuż obok, albo to są wręcz połączone obwody, to te, które dzięki którym podejmujemy decyzję. Mhm. Czyli nie ma, nie ma czegoś takiego, jak racjonalna decyzja? Chyba, chyba w ogóle? Bo zawsze, zawsze używamy emocji do tego, żeby podjąć finalną decyzję? Myślę, że tak. Um, czy jest, jeszcze chciałbym sobie zdefiniować czymś, bo już słuchałem, że strach i lęk to nie jest to samo. Czyli? Tak. Hmm. Zwykle psychiatrzy stosują takie rozróżnienie, bo ono jest dosyć praktyczne, jeśli chodzi o definiowanie pewnych patologicznych zachowań czy patologicznych emocji. Bo strach to jest taka fizjologiczna, prawidłowa odpowiedź na jakiś bodziec, który jest zagrażający. No powiedzmy tego węża, którego spotykamy w lesie, tak? Odskakujemy, to nam ratuje życie często. No ale ta emocja jest trwała. tam odskoczyliśmy, jesteśmy bezpieczni, strach mija. Natomiast lęk to jest taka długotrwała, nieprzyjemna emocja, która nie ma wyraźnie określonego źródła. Więc mamy jakieś taką sytuację, która budzi w nas negatywne, długo utrzymujące się emocje i nie do końca wiadomo, kiedy te emocje się skończą i czym są wywołane. Mhm. Hmm, czy w mózgu jest jakoś inaczej to pokazywane, jeśli, jeśli patrzy się już na to, jak działa sam mózg i na to, co generuje strach, a co generuje lęk, czy to jakieś inne obszary? Znaczy, działają? To, to nie są zupełnie inne obszary, one są ze sobą powiązane, ale wydaje się, że są takie części mózgu, czy takie obwody neuronalne, które właśnie są bardziej związane z lękiem niż ze strachem. Więc tak wszystkiego na ten temat nie wiemy. Dużo więcej wiemy u szczurów czy myszy niż, niż u człowieka. Mhm. Natomiast wydaje się, że, że rzeczywiście jest tutaj jakaś różnica. A to jest o tyle ważne, że wiemy, że to, co, to jak szczur czy mysz reaguje na sytuację zagrożenia nie jest takie odległe od tego jak człowiek reaguje, przynajmniej na poziomie mózgu. Tak, Nie mówimy o reakcji takiej behawioralnej, bo mhm. zwykle szczur czy mysz zamiera jak się boi. My zwykle nie zamieramy, tylko uciekamy albo podejmujemy jakieś działania, ale ten, ten obwód neuronalny, czyli to, co powoduje, że y, mamy jakąś reakcję na zagrożenie, jest podobne. Mamy podobne struktury, to jest taki bardzo stary ewolucyjnie system. Um, czy szczury w takim razie odczuwają lęk? Jak to sprawdzić, czy szczury odczuwa lęk? Tego nie wiemy. To znaczy nie wiemy, ten, ten czynnik, ten, ten element subiektywny, oczywiście nie wiemy, czy gryzonie czują lęk. Wiemy, że my mamy jakieś subiektywne odczucia, bo jesteśmy w stanie o tym opowiedzieć. Mhm. Natomiast nie wiemy, co czują zwierzęta, więc to co badamy, to tylko reakcje na takie behawioralne, czyli zmiany w zachowaniu. Powiedzmy właśnie zwierzę, które spotka drapieżnika, mysz i szczur zamiera, czyli przestaje się poruszać. To jest taka przystosowawcza reakcja, bo ono stara się być niewidoczne dla drapieżnika. Zawsze tak reagują? Nie, nigdy nie ma sytuacji, kiedy one uciekają. Yy, nie, no uciekają oczywiście, czy to wszystko zależy od sytuacji. Kiedy ten drapieżnik jest bardzo blisko, to zamierają. Ale jak mają drogę ucieczki, to oczywiście uciekną. No ale ta ucieczka też jest dla nas informacją, że się boją, tak? Mm -hmm. yy, gryzonie też oczywiście wyczuwają drapieżniki w pobliżu i wtedy są bardzo ostrożne penetrują teren, stają słupka tak? Czyli na tylnych łapkach i się rozglądają, sprawdzając, gdzie ten drapieżnik jest. I to może wpływać na, nasz, na naszą percepcję tego, że ta, ten gryzoń najprawdopodobniej odczuwa albo strach, albo, albo lęk. I tak, no zakładamy, że nie, nie mówimy, że on odczuwa strach czy lęk. Mówimy, że reaguje w taki sposób, tak? mhm. że to są bodźce negatywne, które go skłaniają do jakichś działań. Kilka podcastów temu rozmawiałem z Przemysławem Bąblem, który zajmuje się badaniem placebo i bólu. I mm. pomyślałem sobie, jak słuchałem twoich podcastów, że ból i strach są bardzo podobne. Że bólu też jesteśmy w stanie się wyuczyć, patrząc na inne osoby odczuwające ból. Więc, więc zastanawiałem się, jaka jest różnica pomiędzy bólem a strachem. No ja myślę, że jest różnica. To rzeczywiście to jest ciekawy problem. My takie badania prowadziliśmy... U ludzi, mhm. y, gdzie osoby badane przychodziły do laboratorium i patrzyły w parach, tak? I jedna, y, jedna z tych osób była poddawana tak zwanemu warunkowaniu strachu, czyli działu, znaczy to jest taka procedura klasyczna, w której e, zakłada się taką elektrodę na e, nadgarstek, czy na przedramie, a i osoba siedzi przed komputerem, tam są wyświetlane figury geometryczne, jedna z tych figur jest e, związana z takim drażnieniem prądem, czyli takim impulsem prądu elektrycznego, co jest oczywiście nieprzyjemne. Mhm. I Wtedy ta osoba reaguje zgięciem ręki, skrzywieniem się. A druga, drugi z naszych, z naszych osób badanych oglądała to, leżąc jednocześnie w skanerze, który pozwala obrazować pracę mózgu. Mhm. No i przyglądaliśmy się, jak właśnie mózg reaguje na oglądanie kolegi, który dostaje te impulsy elektryczne, jest mu nieprzyjemnie. Te impulsy elektryczne wywołują strach, ale one właśnie nie wywołują bólu, bo ten poziom tego prądu elektrycznego jest ustalany przez każdą osobę indywidualnie. Więc... Czyli że osoba indywidualnie określa, że okej, okay, to mnie nie boli. Tak. Czyli to... Znaczy, To ma być nieprzyjemne, ale niebolesne. Mm -hmm. Jest taki poziom, który powoduje, no to jest trochę jak dotykanie językiem baterii. To dla starszego pokolenia <grym grym> ja, ja dotykanie baterii się dotykać. No w każdym razie ma to być nieprzyjemne, ale niebolesne. I wiemy, że jaka jest wtedy aktywacja mózgu, i możemy to porównać z takimi badaniami, które właśnie koncentrowały się na bólu, czyli na obserwowaniu drugiej osoby, która przeżywa ból. I zwykle te badania się robi w ten sposób, że pokazuje się tej osobie leżącej w skanerze, której mózg obrazujemy taki filmik, na którym jest inna osoba, która jest na przykład dziwana nożem, tak? Albo dostaje linijką po łapach. Mhm. Czyli coś takiego, co. To y, wydaje że... się bolesne. Tak, mhm. dokładnie. W związku z tym wiemy, możemy potem porównać ten wzór aktywacji mózgu w jednej i w drugiej sytuacji i wiemy, że on jest nieco inny. Więc wydaje się jednak, że my odczuwamy, my interpretujemy na poziomie mózgu, czy to jest coś nieprzyjemnego, czy to jest bolesne. Mhm. Fajne badania, jak pokazujecie ludziom, że są dźgani nożem. No to nie a my, a my tylko z prądem. <laughs> no, ty jak słucham czasami a. o tych badaniach, to, to się zastanawiam nad tym, że to musi być specyficzne doświadczenie, być w takim labie i pokazywać <laughs> ludziom jakieś takie filmiki i tak patrzeć na to, jak oni reagują i tak przystoi tak sobie pewnie człowiek i mówię, hm, to jest trochę dziwne, co my tu robimy. <laughs> Tak mi się wydaje, że może być. I jeszcze, jak rozmawiamy już o tych badaniach konkretnych, to czy udało się ustalić, czy ludzie uczą się lepiej od swoich przyjaciół, czy nie przyjaciół, bo wiem, że to też badaliście i to jest super ciekawe. Bo I też z takiego powodu, jeśli, jeśli, jak, na czym polegała hipoteza, że potencjalnie moglibyśmy się uczyć lepiej od przyjaciół? Um, tak. Chcieliśmy sprawdzić, czy uczymy się lepiej od przyjaciół i właśnie to badanie, o którym wspominałam, gdzie przychodziły pary przyjaciół do laboratorium, e Miało, no jeden z celów był właśnie taki. Porównywaliśmy tam wzór aktywacji mózgu w odpowiedzi na obserwowanie przyjaciela w stosunku do obserwowania osoby obcej. No i okazało się, że nie ma żadnej różnicy. Co było nieoczywiste, dlatego że istniejące teorie. Empatii mówią, że taka różnica powinna wystąpić. Tak? Mm -hmm. To znaczy, że czujemy lepiej, czy współczujemy tej osobie, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni. Mamy wyższy poziom empatii w stosunku do takiej osoby. I te nasze badania nie potwierdziły takiej hipotezy. E bo to, bo to chyba nie polegało na współczuciu za bardzo tej osoby, tylko bardziej na takim uczeniu się tego, co jest niebezpieczne, a co jest niebezpieczne. To prawda. To, dlatego taka jest nasza interpretacja, że tutaj mimo tej, tych teorii istniejących, które mówią, że ta różnica powinna wystąpić, to jest raczej informacja o zagrożeniu. I nieważne, od kogo odbieramy tą informację, czy od przyjaciół, czy od obcych. Ona po prostu jest dla nas na tyle ważna, że koncentrujemy się na tym, że jest coś zagrażającego w środowisku. Um, w jaki sposób definiowaliście to, czy ktoś przychodzi z przyjacielem, czy to nie jest przyjaciel? A, jest taki kwestionariusz przyjaźni. Naprawdę jest coś takiego? Tak, napisane tak. przez was, czy napisane ogólnie? Nie, to jest narzędzie opracowane przez psychologów. Już dosyć dawno temu my przystosowaliśmy ten, ten kwestionariusz do warunków polskich, znaczy został przetłumaczony po prostu. Mhm. Wpisuję sobie. Przyjaźni. Ja scenariusz chcę przyjaźni. Przy... przyjaźni. Nigdy, nie, nigdy nie słyszałem, że coś takiego jest. Czyli dawało się to ludziom do wypełnienia, i na podstawie tego tak, da, dało tak. się ocenić czy... To znaczy, zakładaliśmy, że te osoby muszą się znać i przyjaźnić już od jakiegoś czasu, tak? Mhm. Czyli tam minimalnie przez kilka lat. No, i właśnie być odpowiednio zaprzyjaźnione, co stwierdzał ten kwestionariusz. A wyszło cokolwiek, jakiekolwiek korelacje pomiędzy jakimiś reakcjami, pomiędzy przyjacielem, a pomiędzy osobą obcą, czy nie. niczego się nie udało ustalić? Nie, znaczy głównym odkryciem było to, że nie ma takich różnic. Tak. Mhm. To znaczy, że i na poziomie mózgu te dane analizowaliśmy bardzo dokładnie, dlatego że to były. Nieoczywisty wynik, tak? Czyli trzeba było się przeglądać. Trzeba żeby? było się przyjrzeć temu. My bardzo namiętnie szukaliśmy tej różnicy, tak, której w końcu nie udało się znaleźć. Trochę nie chcieliście się z tym zgodzić. Tak, dokładnie. Ale w końcu okazało się, że, że rzeczywiście tej różnicy nie ma. Hmm. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać odnośnie tego, czym się różnią emocje od myśli. I czym w ogóle się czymś różnią. Hmm. To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, to jest pytanie, jak definiujemy myśl? Mhm. Y, no, emocja. Ech, emocje definiujemy w ten sposób, że działa na nas jakiś czynnik zewnętrzny, tak? Mówimy bodziec. Albo wewnętrzny, bo ja albo, sobie mogę pomyśleć. Albo wewnętrzny. U ludzi może być też czynnik wewnętrzny, u zwierząt niewiele. I ten czynnik wywołuje jakiś wzór aktywności mózgu, który z kolei prowadzi do takich zmian, o których mówiliśmy na początku, czyli zmian fizjologicznych, albo jakieś zmiany zachowania, którą możemy zaobserwować. Mhm. I to jest emocja. Natomiast mamy, emocja ma też ten czynnik subiektywny, kiedy nazywamy coś, tak, mówimy, że ja teraz się boję. Ale nie wiemy, jak, jak my to robimy. Tak? To znaczy, wiemy, że tak jest, bo sami czujemy, że się boimy i jesteśmy w stanie to nazwać, ale nie wiemy, jakie części mózgu decydują, o, znaczy mówią nam, że ja się boję, mm -hmm. czy które decydują o tym subiektywnym odczuciu. Um, Natomiast myśl, no to jest zagadka. To jest zagadka, tak, bo to jest pytanie, jak zdefiniować myśl. No coś nam przychodzi do głowy, coś się nam tam aktywuje, tak. Czyli możemy... to nie jest aktualnie hmm. tak, że mamy zbadane na przykład, że my, jak człowiek myśli i powiedzieliśmy człowiekowi wyobraź sobie cytrynę, to wtedy są podłączone do jakiegoś narzędzia i pokazuje, o w tym obszarze się dzieją myśli. Wyobraź sobie konia, okej, okay, w tym obszarze to się dzieje. No, nie mamy żadnej kontroli, że osoba badana wyobrazi sobie <laughs> cytrynę, tak? To jak z tym dowcipem o słoniach, tak? Hmm. Teraz nie myślę o słoniu. Hmm. Więc, ciężko byłoby to zbadać. Ciężko to, tak. Znaczy, oczywiście możemy pokazywać... Różne bodźce, na przykład tą cytrynę na obrazku, tak? I zobaczyć, co się No, wtedy przynajmniej wiemy, że jak przebadamy, powiedzmy, ileś osób i one będą aktywowały jakieś podobne obszary, to wiemy, że ta cytryna oddziałuje, ten obrazek cytryny oddziałuje na, na jakiś obszar. Zastanawiałem się nad tym, bo teraz mamy bodźce zewnętrzne, które mogą wywołać w nas strach, i mamy bodźce wewnętrzne, które mogą wywołać w nas strach. Na przykład, mogę iść sobie gdzieś i zapomnieć czegoś, co jest ważne. I nagle, się, nagle zaczynam się bać, zastanawiałem się czy to, to w jakiś sposób jest pokazane w kwestii tego, ale już teraz, jeśli czy, czy w mózgu jakoś inaczej jest to reprezentowane, ale domyślam się, że bardzo ciężko będzie to zbadać jak już. To trochę się wiąże z warunkowaniem, tak? To znaczy, to, że my idziemy ulicą i przypomina nam się, że o czymś zapomnieliśmy, i właśnie to budzi w nas strach, to pewnie dlatego, że wcześniej w takich sytuacjach przeżyliśmy jakieś negatywne konsekwencje, tak? Zapomnieliśmy o czymś ważnym, a potem nastąpiła jakaś nieprzyjemna sytuacja i my o tym pamiętamy, więc odtwarzamy tę nieprzyjemną sytuację i łączymy ją z tym doświadczeniem, które Oczywiście. mamy właśnie teraz, tak. Mm -hmm. Natomiast czy to jest to, to, to nie jest właściwość samej, samego bodźca? Znaczy, przynajmniej ludzie mają, czy ludzki mózg ma ogromne możliwości generalizacji, tak? Czyli uogólniamy jakieś wcześniejsze doświadczenia na to, co nam się dzieje w danej chwili. I to nie jest związane po prostu z tym bodźcem, tylko z jakimiś wcześniejszymi sytuacjami, które były podobne do tej, którą przeżywamy. Mm. Czyli strachu można się nauczyć, i z tego, co już słuchałem, to można się go nauczyć za pierwszym razem. Czyli wydarza się coś raz, już więcej nie musi się wydarzyć, żebyśmy się bali. I później, z tego, co rozumiem, bardzo ciężko się tego strachu oduczyć. To prawda. Strach jest w tym sensie wyjątkowy, że potrafimy go pamiętać całe życie. Takie nieprzyjemne wydarzenia gdzieś tam w nas, tkwią w naszym mózgu i często prowadzą do negatywnych konsekwencji. Jeżeli prowadzą do negatywnych konsekwencji, to chcemy się ich pozbyć. No i taką najbardziej efektywną metodą pozbywania się strachu jest wielokrotna wielokrotne prezentowanie tego bodźca, który wywołuje strach w bezpiecznych warunkach. Taka terapia poprzez ekspozycję. Dokładnie, to mm -hmm. się dokładnie tak nazywa. Powiedzmy, że boimy się pająków. I powiedzmy, że no boimy się jechać pod namiot, albo w ogóle opuścić miasto, bo boimy się pająków. No to teraz yy, yy, idziemy do terapeuty i ten terapeuta nam tam pokazuje te pająki. Najpierw na obrazku, potem takie już coraz bardziej, coraz większe te pająki na obrazku, potem filmik z pająkami, a potem może pójdzie z nami do parku i będziemy oglądać te Pająki z bliska. Albo przyniesie pająka do gabinetu i powie. Dokładnie. No więc w miarę takiej terapii ten strach się zmniejsza i to jest efektywna terapia. Natomiast problem polega na tym, że po pewnym czasie, jak który upływa po terapii, często ten strach powraca spontanicznie. Albo zdarza się coś nieprzyjemnego i ten strach powraca. To znaczy, że my żeśmy go nie usunęli przez tą terapię, tak? tylko ten ślad pamięciowy, ta pamięć o tym, że ja się boję pająków, ciągle tam jest. Mhm. On został stłumiony, ale nie usunięty. Um, no i póki co nie mamy lepszej terapii, więc Czyli trzeba... nie da, Czy nie da się tego usunąć? Próbuję się trochę wspomagać terapię lekami, i wydaje się, że są takie, takie leki, które powodują, że ten strach rzadziej wraca. Tak? Mhm. Natomiast to nie jest zupełne usunięcie tego, mówimy, engramu, czy tego, te, te, tego śladu pamięciowego strachu. Bo ja się od razu zacząłem zastanawiać nad tymi psami. Ja nie mam, świadomy, nie mam żadnego wspomnienia, gdzie rzeczywiście pogryzł mi jakiś pies, żebym miał racjonalny powód, żeby się tych psów tak bać. I nigdy mi, jeśli nigdy mnie nie pogryzł i non-stop są sytuacje, gdzie podbiega do mnie jakiś pies i nic się nie dzieje tak naprawdę. Natomiast ja się wcale nie odczuwam tego strachu, on cały czas we mnie jest. Y tak, ale nie musimy mieć negatywnych doświadczeń sami. Możemy obserwować kogoś, kto się boi psów. Tak? To często są nieświadome wspomnienia, bo się pojawiają wcześniej w dzieciństwie. Wystarczy, że widzimy kogoś, ważną dla nas osobę dorosłą, która... Przejawia strach przed psem. Tak to jak ja takie doświadczenia mam. Mhm. Dokładnie, i to wystarcza, żeby wiedzieć, że to jest jakieś zagrożenie. I potem ten strach się nasila, w tym sensie trudno się go pozbyć, bo. Nie dążymy do kontaktów z psami, tak? Jak się, go, jak się boimy psów, to, to, nie, to, to nie wchodzimy w te kontakty, więc nie możemy sprawdzić, że ten strach jest bez sensu, tak? Czy nie trzeba się tych psów bać. Ale, Ale. nawet jeśli wszedłbym w kontakty z psami i oduczyłbym się tego strachu na jakiś czas, to być może oni tak by do mnie wrócił. Nie? Może tak być. To, jest to wszystko zależy od tego, jak silny jest ten strach i jak no powiedzmy, myślę, że tutaj to może warto sobie zafundować psa i wtedy jak już się ma codzienny kontakt z psem, to pewnie to można zaleczyć taki strach i on wracać nie będzie, natomiast z pająkami pewnie jest trudniej. Jes jeszcze się zastanawiałem, jest druga rzecz, dla mnie bardzo dziwna, która się u mnie dzieje i to jest mdlenie podczas pobierania krwi. I już zrobiłem wszystkie kroki, które trzeba zrobić, żeby nie mdać podczas pobierania krwi ja i tak mdleję podczas pobierania krwi. I, i to najprawdopodobniej też jest wyłączone, prawda? Y tak, znaczy to w, że pobieranie krwi ma oczywiście taki element, który jest obiektywnie nieprzyjemny, tak? Mm -hmm. Natomiast no tak. No on... teraz mi się zrobiło nieprzyjemnie, jak sobie tylko pomyślałem. <laughs> Taka negatywna reakcja, to myślę, że przede wszystkim to jest, jest wyuczone właśnie przez obserwowanie innych, czy jakieś historie, które słyszymy. Czy jest szansa, że ja boję się tak, pobierania krwi na podstawie snu, który miałem? No pewnie nie jest to wykluczone, tak? Bo ja mam taką historię w głowie, którą pamiętam dobrze, natomiast wiem, że to nie, było, nie mogło się wydarzyć naprawdę. I być może dlatego ja się tak boję pobierania krwi, bo to jest jedyna historia, która jakkolwiek łączy się z tym, że miałbym dlać. I, i, ale to mm. musiał być sen. Myślę, że może tak być. No, to trudno powiedzieć, bo my generalnie zwykle, to jest taka teoria, tak, jak my się uczymy fobii, bo mhm. wiemy, że da się to zrobić, wiemy to dzięki takim z dzisiejszej perspektywy zupełnie nieetycznym badaniom na Małym Albercie. W latach 20. XX wieku w szpitalu w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono takie badanie na dziecku jednej z mamek, czyli takich kobiet, które za pieniądze karmiły inne dzieci w tym szpitalu. A to dziecko miało wtedy 10 miesięcy. Miało na imię Albert, przynajmniej tak funkcjonuje w literaturze. I te osoby, które prowadziły to doświadczenie, najpierw dały dziecku białego szczura do zabawy, i to dziecko tam nie wykazywało strachu, bawiło się z tym zwierzątkiem. A potem za plecami wydano taki głośny dźwięk, uderzając dwa talerze, tak, takie metalowe. No, i dziecko się rozpłakało i generalnie wystraszyło tego dźwięku, i potem zaczęło się bać kilkukrotnie powtórzoną procedurę, i potem dziecko bało się tego szczura, a co więcej, zaczęło się też bać wszystkich pluszowych zabawek, które przypominały tego szczura. Więc ten strach się zgeneralizował. No, to jest oczywiście nieetyczne doświadczenie z, dzisiejszego, z dzisiejszej perspektywy. Ale ono pokazało, że właśnie tak się uczymy strachu w dzieciństwie. Stąd wiemy, I że... I później to może przechodzić nawet na takie absurdalne rzeczy, jak pluszowe zabawki. Dokładnie tak jest. Natomiast w pojedynczych przypadkach konkretnych osób, tak jak w twojej historii, <grym> trudno ustalić, co tak naprawdę jest przyczyną, bo często ta osoba nie pamięta. Tak, ja na pewno nie mam żadnego racjonalnego doświadczenia, żebym pamiętał, żeby coś się mm. wydarzyło. I... No to jest niesamowite. Ostatnio byłem na badaniu krwi i pani powiedziałem pani, że dla i żeby mnie położyła. Ona mówi, nie, ze ja mną się nie, ja pan sobie, sobie no, Okej. Okay. Więc usiadłem sobie i nagle zamyka mi się obraz, ale i walczyłem, przez długi czas walczyłem, żeby nie zamknąć. udało mi się nie zamknąć, ale to było bardzo trudne i później pani już mnie kładła, już wiedziała, że cały blady, ledwo, ledwo, ledwo z tego wyszedłem. Um, o, to, jest, to jest dziwne, że coś takiego się może wytworzyć i co wychodzi z dzieciństwa i że człowiek ma to do końca życia. I pomimo tego, że jestem cały wytatuowany, to ja. Jej tak, po prostu się tak boję tego pobierania, coś, że to jest nie, nie... dziwne. Bardzo dziwne. Wracając jeszcze do strachu. czy mm, Jeśli tworzy się strach, to z tego co rozumiem, tworzą się jakieś połączenia pomiędzy neuronami. I zastanawiałem się, czy strach i połączenia pomiędzy neuronami to są jakieś konkretne połączenia pomiędzy neuronami, czy to jest takie same połączenie jak każde inne, jeśli w przypadku uczenia się... Uh. Ja myślę, że to jest takie samo połączenie, w tym sensie, że te połączenia, to się nazy te połączenia nazywają się synapsy, tak? Mhm. I te synapsy to polegają na tym, że albo się tworzy zupełnie nowe połączenie, albo się wzmacnia już istniejące. I teraz y, to, jak silne jest to połączenie, decyduje o tym, jak łatwo jest przekazywana informacja z jednego neuronu do drugiego, czyli z jednej komórki nerwowej do drugiej. Mhm. Y, i Wydaje się, że strach to nie są jakieś bardzo szczególne synapsy, ale one są bardzo silne. To znaczy, właśnie tak umożliwiają bardzo szybkie, łatwe przekazywanie informacji. Czyli, czyli szybciej ten, się formują i mocniej. Mocniejsze są, tak. Tak, okay. bardziej trwałe w związku z tym. To jest ciekawe. Jednocześnie myślałem sobie, jak opowiadałaś mi o tym badaniu na tym dziecku, które w tym momencie jest nieetyczne, że to musi być bardzo trudne prowadzić badania w tym momencie nad mózgiem, jeśli większość rzeczy jest tak naprawdę nieetycznych, więc bardzo ciężko jest cokolwiek ustalić, prawda? No, to podejście do tego, co jest etyczne, a co nieetyczne się mocno zmieniło na przestrzeni ostatnich no, już stu lat, tak? Mhm. To badanie to były lata XX. XX wieku. Um, że ciągle możemy robić rzeczy, które no, wydają nam się etyczne w, tym, na, w tej na chwili. Dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy. Tak. E, oczywiście. E, ja pracuję z osobami dorosłymi, i zwykle to po prostu taka osoba musi wyrazić zgodę na badanie. No i to, co my robimy, tak jak wspominaliśmy, to warunkowanie strachu osób dorosłych, to jest bardzo słabe warunkowanie strachu, i to praktycznie przy takich warunkach, w jakich to robimy, to się nie zdarza, żeby się komuś zgeneralizowało i on tam rozwinął jakieś negatywne reakcje w związku z tym, co, co zrobiliśmy w laboratorium. Bo tak jak mówimy tak jak wspominaliśmy o tym małym Albercie, tak? U mhm. którego trochę sytuacja jest inna, bo to było małe dziecko, tak? Dzieci mają dużo mniejszą kontrolę nad swoimi emocjami i też często właśnie te fobie powstają we wczesnym dzieciństwie, bo nie mamy tej kontroli poznawczej, mówimy, tak? Czyli nasza kora mózgowa nie jest jeszcze wystarczająco dojrzała i no właśnie uczymy się tego strachu często takich irracjonalnych strachów czy irracjonalnego połączenia pomiędzy różnymi bodźcami co w dorosłym życiu nie ma miejsca bo zdajemy sobie sprawę że niektóre rzeczy po prostu są nie wiem nieistotne to jest ta osoba która się boi to ona się boi a my niekoniecznie musimy przejmować ten strach ale po, dopiero po 25 albo 30 roku życia no tak <śmiech> <śmiech> ta ostateczna dojrzałość to kory mózgowej to prawda natomiast już trochę wcześniej zaczynamy funkcjonować, już tak późne nastoletnictwo generalnie, czy czyli, czyli z tego by wynikało to, że w większości takich trudnych doświadczeń i traum dzieje się w dzieciństwie przez to, że nie potrafimy tego racjonalnie ułożyć sobie w mózgu i te emocje są tak silne, że po prostu w jakiś sposób zostają w nas? Tak, znaczy to szczególnie w takim bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy nie ma jeszcze wykształconych połączeń pomiędzy korą mózgową a ciałem migdałowatym, które wspominaliśmy w kontekście, w kontekście emocji, te emocje tam się lokują i w tym ciele migdałowatym i są poza kontrolą kory mózgowej, tak? Mhm. Czyli one sobie trochę tak żyją własnym życiem. I kora mózgowa często ma takie zadanie tłumienia tych niepotrzebnych emocji, tak? czy wyłączania tych, tego, co nie jest potrzebne w danym momencie, czy jest nieprzystosowawcze, nieadekwatne do sytuacji. Czyli tak jak rozmawialiśmy przed podcastem o wystąpieniach publicznych, na przykład ktoś jest przed wystąpieniem publicznym i może sobie powiedzieć: Dobra, teraz spokojnie wychodzimy na scenę, skup się. To, 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 jest, to jest praca tej kory mózgowej. Tak, mhm. tak. No, zdecydowanie no, czy my jesteśmy w dużej mierze w stanie kontrolować swoje emocje. No, uczymy się tego całe dzieciństwo i w sumie pewnie całe życie. tak co... Przynajmniej staramy się. <laughs> staramy, tak. Co, co wolno, czego nie wolno, co jest akceptowane społecznie. Tak? My musimy kontrolować emocje, żeby funkcjonować w społeczeństwie. Czy ty jesteś dobrą osobą do zapytania o to, jak działa wykrywacz kłamstw? E... No coś wiem na ten temat. Tak? Jestem ciekawy, bo już opowiadała mi o tym jedna osoba, mm -hmm. ale jestem ciekawy, jak to wygląda z Twojej perspektywy, bo ty jednak masz to bardziej naukowe podejście do tego. Yy, znaczy to jest oparte na takiej idei, że yy, jak kłamiemy, to się denerwujemy, tak? Mm -hmm. Więc yy, wykrywamy pewną reakcję stresową w, w momentach, kiedy, kiedy kłamiemy. Yy. I to jest w ogóle ciekawe zjawisko, tak biologicznie rzecz biorąc, bo praktycznie to wiemy, tak, jak to działa. Natomiast biologicznie ciekawe, dlaczego nas to denerwuje. Tak? Prawdopodobnie dlatego, że kłamstwo jest y, społecznie postrzegane jako. Złamanie pewnych reguł jest karane, tak? Już od dziecka jesteśmy karani za to, że kłamiemy. I musi być to tak głęboko w nas wgrane, że generuje to, nawet to potrafi wy, wyłapać ten wykrywacz kłamstw. Tak. My mamy w ogóle pewne takie zasady moralne dosyć głęboko wpojone, tak? Mhm. I większość ludzi bardzo źle reaguje na złamanie różnych takich bardzo podstawowych zasad moralnych. Nie zabijaj na przykład, tak? Co... To jest oczywiste, jasne i głęboko w nas grane wszystkich. Tak. Um, czy w takim razie da się oszukać ten wykrywacz kłamstw, bazując na, tych, na tym, jak, jak on, w jaki sposób on szczytuje te? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że jednak my jesteśmy dosyć różni i można sobie wyobrazić sytuację, w, którym, w której mamy osobę taką z takim rysem psychopatycznym, tak? która nie będzie reagować tak, jakbyśmy oczekiwali. Mhm. I wtedy ta osoba jest w stanie kłamać bez mm -hmm. jakichkolwiek konsekwencji emocjonalnych. Nie znam dokładnie takich badań. Akurat jeśli chodzi o w kontekście wykrywania kłamstw, natomiast są bardzo ciekawe badania nad psychopatami, takimi, którzy popełnili poważne zbrodnie, zwykle morderstwa, i siedzą w więzieniu. Z są badania walerii Gacoli, takiej mhm. psycholożki, która pracuje w Amsterdamie. Ona chodziła tam do tych więzień, robiła z nimi wywiady i też obrazowała aktywność ich mózgu, pokazując takie y, filmy, na których właśnie ludzie y, na przykład. Są tak, bianie... To jest wzbijanie nożem dokładnie, albo linią po łapach, tak, to dokładnie te, te filmiki. I teraz te osoby nie reagowały empatią w naturalny sposób, tak jak po prostu oglądały ten filmik, miały pewne struktury w mózgu związane z empatią u zdrowych osób im się nie włączały, tak nie, nie było tej aktywacji. Natomiast jeżeli te osoby dostały taką instrukcję, że powinny się skoncentrować na tym, co czuje ta osoba, którą Którą widzą na filmiku, to te struktury były aktywne. Czyli jakby miały niesamowitą kontrolę nad swoimi emocjami? Tak. To jest ciekawe. Tak. Bo to, to jest super interesujące, że one mają tę możliwość, tak? To mogą znaczy, wybrać, czy tak, będą empatyczne. jeżeli dostają odpowiednią instrukcję, mogą to zrobić. Tak, ja oglądałem ciekawy filmik, jak rozmawiał policjant, jeśli dobrze pamiętam, po, po, po jakimś mass shootingu w Stanach i mm -hmm. rozmawiał z osobą i pokazywali, jak ustalają, czy osoba jest niepoczytalna. I pokazywali, że ospo, osobę niepoczytalną biorą tą, która po prostu wszystko mówi, jak zrobiła, tak bez, bez żadnych emocji, nawet się nie przejmuje tym, że pójdzie do więzienia. I mm -hmm. ja myślałem, że wtedy ta osoba od razu idzie do więzienia, a oni, a oni nie. Oni biorą tą osobę jako osobę niepoczytalną i że trzeba z tą osobą popracować. To jest niesamowite. <laughs> tak, no, to jest bardzo interesujące, bo jest jakiś odsetek populacji, który rzeczywiście ma problem z empatią, tak? Czyli ma problem z współczuciem, odczuwaniem emocji innych ludzi. No i wtedy mówimy o psychopatach. Czyli ty, tylko ty, 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 ty teraz, jak na bazie tego, co powiedziałaś, pytanie, czy oni mają problem, czy są bardziej wyspecjalizowani w tym, czy będą tego to odczuwali, bądź nie. No, to jest bardzo dobre pytanie. No, tylko to, to jest pytanie takie natury moralno-prawnej, mm. tak? No, od kiedy ponosi się konsekwencje swoich działania, kiedy nie. Mhm. Mm to jest ciekawe. Czyli, są, czyli w takim razie są osoby, które są w stanie się nie nauczyć strachu, patrząc na innych ludzi? Pytanie, czy są w stanie nie nauczyć się strachu, czy nie, bo to są dwie rzeczy. Y -y. Pierwsza to, bo to nie jest tak, że psychopaci. Nie, nie... musimy rozmawiać o psychopatach. <śm> 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 A, większość ludzi reaguje na strach albo ból innych ludzi, y -y. Y -y. bardzo silną aktywacją mózgu. Tak? Taką bo związaną ze współczuciem, czy z takim rozlewaniem się, przejmowaniem tej emocji. Mówimy, że zarażamy się emocjami. A, natomiast są ludzie, którzy są w stanie powiedzieć, że ta druga osoba się boi albo nie wiem, ją boli, tak? I jednocześnie nie przeżywać tego. Ale emocji. jednocześnie musi tego przeżywać, tak. To jest niesamowite. I to, to są psychopaci, czy osoby na przykład z jakimś spektrum też, mają, też działają w ten sposób? To raczej psychopaci, jeżeli, znaczy, to granica jest prosta, to znaczy granica jest taka, psychopaci potrafią odczytać te emocje i je wykorzystać. Tak? To, to prawdopodobnie też na tym polega ta kontrola, tak? o której wspominaliśmy, że jak chcą, to sobie włączają te tam odpowiednie obszary i wtedy są w stanie wiedzieć, co ta osoba czuje i wykorzystać strach czy, czy ból innej osoby. Natomiast rzeczywiście są takie zaburzenia neurorozwojowe, takie jak autyzm. Gdzie, są, gdzie ludzie mają problemy z odczytywaniem emocji innych, no ale nie wykorzystują tego w jakichś niecnych celach, tylko raczej utrudniają im to życie. Czyli po prostu mają problemy z odczytywaniem tak. tego. Tak. Nie mhm. do końca rozumieją sytuacje społeczne i no to jest spektrum, tak? Autyzm to jest spektrum, co oznacza, że są osoby wysoko funkcjonujące, które mają jakieś drobne problemy i to specjalnie im nie przeszkadza w funkcjonowaniu społecznym. A czasami pomaga. A, no, to zależy, co się robi w życiu, to mm. prawda. A są też takie, które są bardzo głęboko upośledzone pod względem właśnie funkcjonowania społecznego, tak? Czyli mają duże problemy w takim funkcjonowaniu. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila. dropuje małpa gmail.com opy u i e Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Czy ja w takim razie jako osoba widzę, że coś się wydarzyło, obserwuję, że coś się wydarzyło komuś, i domyślam się, że to może u mnie wytworzyć reakcję strachową w przyszłości. Czy ja jestem w stanie cokolwiek zrobić, czy to jest taki automatyzm, że jestem uwięziony już w tym doświadczeniu? No, to wszystko trochę zależy od siły strachu, tak? I od tego. Od pewnych właściwości indywidualnych, bo to, co jest interesujące, to jak myślimy o zespole stresu pourazowego, to mm -hmm. jest taki, takie zaburzenie, które się rozwija u części osób, które przeżyły traumę, powiedzmy u weteranów wojennych, u ofiar gwałtów, jakichś y, takich dramatycznych y, klęsk, znaczy klęsk żywiołowych, czy jakichś innych dramatycznych wydarzeń. Bardzo trudnych doświadczeń. I z tego, co słuchałem, to doświadcza tego około 20%? Tak. No, tu statystyki są różne, ale rzeczywiście jest to 20%, niektóre podają 30-40%, ale zawsze to jest jakaś część tych, tej populacji, tak? To nie jest tak, że wszystkie osoby poddane tej traumie, która często jest podobna, tak? W podobnym nasileniu obiektywnie rzecz ujmując. Jak weterani wracają z wojny, byli na jednej jest całkiem możliwe, że doświadczali tak. podobnej, podobnych yy, trudnych doświadczeń. Tak, ale ta ocena subiektywna najwyraźniej jest inna i na niektórych to działa tak, że mają właśnie taki zespół stresu pourazowego, a na innych no, też ma jakiś negatywny wpływ na pewno, ale nie aż tak dramatyczny. Tak? Nie rozwijają takiego zaburzenia. Czyli to jest zależne od tego, jak subiektywnie się postrzega dane doświadczenie? No trochę tak, a prawdopodobnie od tego... Yy, są jakieś takie biologiczne różnice w pracy mózgu. I my nie wiemy dokładnie, jakie. Są to dosyć intensywnie zbadane w tej chwili. Wydaje się, że to jest też klucz do zrozumienia, dlaczego niektóre osoby są odporne na różne zaburzenia psychiczne, a inne są podatne. Zaburzenia psychiczne, są osoby odporne na zaburzenia psychiczne, ale schizofrenia i demencja nie wchodzi w ten zakres. I tak, i nie. To znaczy, większość zaburzeń psychicznych jest, czy praktycznie wszystkie, są pewną interakcją genów ze środowiskiem. Tak? Mamy jakieś, jakieś wyposażenie genetyczne, z którym się rodzimy, no ale potem to, jak żyjemy, w jakim środowisku dorastamy, jakie mamy warunki życia, decyduje o tym, czy pewne problemy się pojawią, czy nie. Mm -hmm. A, i teraz chcielibyśmy zrozumieć, jaka jest ta interakcja. Trochę wiemy już o tym, jakie geny predestynują do wystąpienia różnych zaburzeń, ale zwykle jest tak, że mutacja czy zmiana w jakimś genie powoduje, że mamy większe prawdopodobieństwo rozwinięcia tego zaburzenia, ale nie stuprocentowe. No to pytanie teraz, jak to środowisko wchodzi w interakcję z tym, co my mamy, z naszym wyposażeniem genetycznym, żeby ta choroba się rozwinęła. I jak spowodować, żeby zapobiegać rozwojowi chorób. Demencja jest specyficzna pod tym względem, tak? Bo akurat schizofrenia jest dobrym przykładem, bo to jest zaburzenie neurorozwojowe, takie właśnie typowe, gdzie, gdzie mamy taką typową interakcję geny-środowisko. Mhm. Demencja do pewnego stopnia też, natomiast no też to... To troszkę, znaczy to jest drugi biegun, tak? Mhm. Bo demencję zwykle mamy w późnym wieku i możemy pewnie odsuwać pojawienie się jej, natomiast też ten wzrost. Yy, Częstotliwości demencji, które obserwujemy, wiąże się z tym, że żyjemy coraz dłużej. I to jest bardzo dobre pytanie, czy jakbyśmy wszyscy żyli odpowiednio długo, to być może wszyscy skończylibyśmy z demencją, tak? No bo to jest jakiś Ty element. Już słyszałem takie tak. coś takiego. To pytanie <laughs> brzmi <laughs> <laughs> obiecująco. Tak, natomiast oczywiście jest tak, że czynniki środowiskowe mają wpływ, więc no. do jakiegoś stopnia jesteśmy w stanie przynajmniej odsuwać ten proces, pod warunkiem, że się dowiemy odpowiednio dużo na ten temat. Czynniki środowiskowe, czyli na przykład dieta, aktywność fizyczna, relacje tak, z ludźmi. Tak, tak, no, poziom stresu, tak, yy, który się mocno wiąże z naszymi relacjami społecznymi dieta na pewno. Przy czym oczywiście nie wiemy, jaka ta dieta ma być, tak? I to jest mm, też są ludzie, którzy badania. uważają, że wiedzą. E, to prawda. <głos> <głos> Tutaj nie byłabym aż taka optymistyczna. Myślisz, e... że to jest ciężko ocenić na ten moment, jaka, jaka dieta będzie dobrze wpływała na w lepsze funkcjonowanie naszego mózgu i tym samym uniknięcie jakichś takich chorób neurodegeneracyjnych? Znaczy my oczywiście mamy pewne ogólne wytyczne, tak? Wiemy, że pewne diety są lepsze niż inne, bo, nie wiem, średnio, statystycznie Większość ludzi, która, nie wiem, zdrowo się odżywia, to znaczy na przykład, nie wiem, dajmy na to dieta śródziemnomorska, zrównoważona, tak, mhm. statystycznie nam pomoże. Natomiast, czy to jest optymalna dieta przy naszym garniturze genetycznym i przy naszych predyspozycjach? Tego nie wiemy. To znaczy, to właśnie ten czynnik indywidualny jest tutaj dosyć istotny. Więc tak, no na dzień dzisiejszy to generalnie oczywiście warto dbać o siebie, dbać o aktywność fizyczną i brak nadwagi. No, to jest takie generalnie pewnie wszystkim pomoże, niezależnie od tego garnituru genetycznego, który mają. Natomiast y, chcielibyśmy wiedzieć, i po to się robi takie badania, y, jak ten y, Indywidualne skłonności się wiążą właśnie z rozwojem chorób, i co robić, a czego nie robić, żeby spowolnić czy opóźnić pojawienie się choroby. Ale to jest tym bardziej trudne do badania, dlatego, bo każdy człowiek jest inny i każdy ma inne predyspozycje, i to trzeba by badać pewnie na każde, na każde jednostce osobno. Tak, dokładnie tak jest. I to jest też problem z leczeniem chorób psychiatrycznych. Tak? To znaczy, mamy pewne. Oczywiście, że zrobiliśmy jakiś postęp, tak? W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie zamykamy już chorych psychicznie w szpitalach, nie przykuwamy ich łańcuchami itd., więc leki działają. Natomiast nie mamy. One nie, nie działają stuprocentowo, po pierwsze mają skutki uboczne, ale po drugie też nie działają na wszystkich pacjentów. Tak? Jest duża część populacji pacjentów na przykład z depresją, która nie reaguje dobrze na leczenie, albo wcale nie reaguje na leczenie. Próbuje się szukać nowych specyfików. Um, ale, ale to jest bardzo trudne, już rozmawiałem o tym z Przemysławem Bąblem, że te leki antydepresanty to takie podejrzana bardzo sprawa. Tak, to jest trudne, też prawdopodobnie jest trudne, bo jesteśmy różnorodni. I on powiedział właśnie, że to nie mhm. znaczy, że nie działają, ale to znaczy, że działają bardzo nieistotnie. Tak, działają, jest, że... znaczy na no, jednego działają, na innego nie działają. Tak, tylko nie wiemy, na kogo zadziałają, a na kogo nie zadziałają, i to jest nasz problem. To znaczy, chcielibyśmy to wiedzieć, żeby przepisywać odpowiednie terapie. Mhm. Co ciebie aktualnie najbardziej zajmuje w pracy naukowej? Co, najba co najbardziej cię jakby. Interesuje. Co mnie najbardziej interesuje. Ja się zajmuję właśnie ciałem migdałowatym jego połączeniem z różnymi innymi strukturami i szukam. I ekspresją wczesnych genów? Dobrze też, ale to raczej narzędzie niż cel. Mhm. Natomiast staramy się znaleźć takie obwody neuronalne, które są związane z pozytywnymi emocjami. Bo my sporo już wiemy o tych negatywnych emocjach, chcielibyśmy wiedzieć więcej o pozytywnych emocjach i takie badania prowadzimy głównie w modelach zwierzęcych, to znaczy przede wszystkim w myszach w tej chwili. A no, myszy reagują pozytywnie na wodę z cukrem, na różne Dobra. My, myszy nie mają dużych zapotrzebowań. No nie, ale reagują <laughs> podobnie jak my na słodkie i tłuste. Także staramy się zrozumieć, jak reagują właśnie na takie nagrody i jak reagują na inną, innego osobnika, który został nagrodzony. Jak sobie przekazują te pozytywne emocje. To się wiąże z... Dwoma rzeczami, znaczy, to, czy by, chcielibyśmy znaleźć takie obwody, które są związane z tą reakcją na nagrody i to się wiąże z depresją, bo u osób z depresją mamy tak zwaną anhedonię, tak? czyli taki stan obniżonej przyjemności, znaczy nie czerpiemy przyjemności z tego, co wcześniej nam przyjemność sprawiało. I my to oczywiście modelujemy na zwierzętach w taki prosty sposób, ale zwierzęta też tak reagują. Długotrwały stres u myszy prowadzi do obniżenia. Przyjemności, obniżenia aktywności tych obwodów neuronalnych, które reagują na nagrodę. I to normalnie wychodzi w badaniach, że długotrwały stres wpływa na to? To jest taki model depresji u zwierząt. Natomiast to, co nas interesuje na poziomie społecznym, jest związane przede wszystkim z umiejętnością odczytywania sygnałów społecznych. tak? Chcielibyśmy wiedzieć, jak te podstawowe obwody działają? Jak ta, ta, ta taka, taka część się, mózgu, hmm. która jest wspólna dla nas i dla zwierząt, y, odpowiada na y, takie właśnie bodźce społeczne. I czym to się różni w takim razie od tych negatywnych emocji? Bo ja, z, jak ja sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że to by działało dokładnie tak samo. Nie jest tak? Wydaje się, że do jakiegoś stopnia to są różne obwody neuronalne. One są bardzo blisko siebie. Znaczy, to Trudność polega na tym, dlatego też wykorzystujemy zwierzęta w takich badaniach, bo po pierwsze mózg jest prostszy, ale po drugie no, mamy narzędzia, które pozwalają dużo lepiej zajrzeć do tego mózgu. Te obwody neuronalne są bardzo blisko siebie. Tak? To są komórki w jednej strukturze. Tak? One są inaczej połączone. To są, to są takie powiedzmy... dla, możesz, dla ludzi, którzy sobie próbują to wyobrazić i bardzo blisko to znaczy, jak Blisko. No, jak oglądamy je pod mikroskopem, okay, tak, tak to jest, to, to są komórki, które są tuż obok siebie, tak? One są wymieszane ze sobą, one się inaczej łączą, tak? Więc mamy takie dwie jakby sieci komórek, mm -hmm. które, ale fizycznie one są tak blisko siebie, że gdyby nie te odpowiednie narzędzia, które nam pozwalają oglądać każdą komórkę osobną, a takie narzędzia mamy u zwierząt, to nie bylibyśmy w stanie tego zobaczyć. tak? U ludzi najprawdopodobniej jest tak samo, tylko nie mamy narzędzi, żeby to widzieć. Myślisz, że będzie jakiś sposób na badanie tego u ludzi, jakoś w przyszłości, ludzi, który będzie etyczny? Bo rozumiem, że w tym momencie to jest nie, niedozwolone, bo jest to nieetyczne? Y może z czasem tak, bo oczywiście to trudno przewidzieć, jak rozwój technologii będzie wyglądał, i on jest bardzo szybki. W ciągu ostatnich 10-20 lat dramatycznie się zmieniły możliwości na plus, tak? To znaczy, jesteśmy w stanie dużo więcej zobaczyć u zwierząt. Natomiast ja myślę, że pewne rzeczy. My musimy zrozumieć, jak ten system działa u zwierząt. Potem niektóre, znaczy tę wiedzę możemy wykorzystać u ludzi, tak? Można myśleć o stymulowaniu odpowiednich struktur u ludzi, nawet jak nie wiemy tych, nie znamy tych wszystkich szczegółów, które znamy u zwierząt. Natomiast jeżeli założymy, że ten system działa podobnie, to możemy opracować jakieś terapie i zobaczyć, czy one są skuteczne. Czyli po prostu założyć, że działa w ten sam sposób, opracować tak. terapię pod to założenie i zobaczyć, czy to I realnie zobaczyć, Ludzi, no pewnie będzie trudno zobaczyć pojedyncze neurony w jakiś nieinwazyjny sposób. Mhm. Natomiast jesteśmy już w stanie stymulować ludzki mózg nieinwazyjnie przykładając odpowiednie urządzenie do czaszki, do powierzchni głowy tak jesteśmy w stanie spowodować, że określona struktura ma większą albo mniejszą aktywność. To jest taka terapia, którą można by wspomóc, takie psychoterapie na przykład, tak? czy mm -hmm. jakieś takie działania, które mają poprawić funkcjonowanie, ale są niewystarczająco skuteczne. Czy ty wierzysz w takie rozwiązania jak Neuralink, ta, ta firma od Ilona Muska, która, która chce, chce wszczepiać konkretne elektrody w konkretne miejsca w mózgu i jakoś i pobudzać się to, jak funkcjonują ludzie? Ha, myślę, że jeszcze za mało wiemy, żeby to zrobić. Natomiast sama koncepcja... Wszczepianie, właśnie to, to jest taki problem. Szczepianie elektrod powoduje pewne... Ubytki w mózgu, tak? To znaczy włożenie czegokolwiek do mózgu niszczy tkankę mózgową. Tak, tak jak rozmawiałem z Maciejem Jankowskim, mówił, że jak się już podczepi elektrodeszczu, robi, to już się jej nie odczepia po prostu. Tak, natomiast dlatego to, o czym mówię, to są takie metody nieinwazyjne, to znaczy one są oparte albo na wytwarzaniu pola magnetycznego, albo na ultradźwiękach, które nie są niebezpieczne, które przechodzą przez czaszkę i można to robić bezinwazyjnie, no ale trzeba wiedzieć jak, tak? I to to jak chcielibyśmy, y, znaczy chcielibyśmy się tego dowiedzieć. Y, co do y, tych eksperymentów Elona Maska, on jest za wcześnie. To, znaczy on jest, y, o, <grym znawajny> to jest fajnie być wizjonerem, ale jeszcze trzeba mieć tę wiedzę, żeby to, co się robi, było efektywne. Myślę, że mm, to ciekawe. Oni podobno już dostali od FDA na, za pozwolenie na jakieś ale oni na to mówią na mm -hmm. ludziach, więc coś, mm -hmm. coś tam się już dzieje, ale to pewnie. Tak, i robi się różne rzeczy, to nie tylko oni, znaczy robi się różne próby. Ludzki mózg się stymuluje w tej chwili również takimi elektrodami wkładanymi do mózgu. Na Parkinsona. Tak, na mhm. przykład, ale też przy y, y, innych. Są takie eksperymentalne terapie, na przykład u ludzi, którzy mają zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. To się zwykle kojarzy z takim obsesyjnym myciem rąk. Mhm. Na przykład, tak. To są no, różne reakcje, ale powiedzmy, to mycie rąk jest, jest takie dosyć charakterystyczne. I to potrafi zupełnie zdezorganizować życie. Tak? To są ludzie, którzy przeżywają bardzo silny lęk, w związku z tym rozpróbują. Rozładować ten lęk, no na przykład mając ręce i nie są w stanie normalnie funkcjonować. I takie zaburzenia zwykle się leczy farmakoterapią plus psychoterapią, ale to nie zawsze jest skuteczne. No więc próbuje się też właśnie przez stymulację mózgu obniżać lęk, i to no, ci ludzie są na tyle zdesperowani, że Zgadzałem zgadzają się na, się na mm, szczepienie elektrod. To jest tak zwana głęboka stymulacja mózgu. Um, Obniżyć lęk, czyli to jest ten subiektywny lęk, o którym rozmawialiśmy tak, wcześniej? Tak. Czyli się tak. stymulują jakieś obszary, które są odpowiedzialne za sub odczuwanie subiektywnego lęku. My nie wiemy, że to są obszary w za odczuwanie tego leku. My, myślą, że to będzie działało, i wkładają to w tam, i patrzą Aha. i rzeczywiście działa. I to, I to działa. Natomiast problem jest taki, że to, to działa, są przynajmniej u niektórych z tych osób, tak znowu nie u wszystkich. Problem jest taki, że po pewnym czasie to przestaje działać, tak więc to przynosi efekty przez jakiś czas u części pacjentów. Czy oni to testują jeszcze z jakimiś grupami placebo i tak dalej? Tak. I, tak. I to nie jest placebo? Nie, to nie jest placebo. Natomiast problem jest taki, że nie wiemy, jak to działa. Tak? To znaczy, to jest y, taka metoda to jest eksperymentalna. To od, odważne od z ich strony, żeby się zgodzić. Ej, włóżcie mi taką elektrodę do mózgu, i nie wiemy, że, czy działa, i nie wiemy, czy na wszystkich działa, ale. Tak, tak. natomiast to są pacjenci, którzy są bardzo zdesperowani. Mhm. Tak? Czyli nie, nie bardzo mają jakiekolwiek inne wyjście? Tak, myślę, <grym> myślę, że dlatego się na to zgadzają. Natomiast generalnie to oczywiście chcielibyśmy mieć takie metody, które nie będą wymagały takich poświęceń. Tak? <grym> Natomiast to jest, to jest trudne. Natomiast trudno się zorientować, jak ta stymulacja, bo problem polega na tym, że jak coś stymulujemy, to. Yy, Stymulujemy pół mózgu zwykle, tak? Bo jak to, tam różne struktury są ze sobą połączone, więc zastymulowanie jednego miejsca wpływa na pracę bardzo wielu innych, dlatego nie nie wiemy, czy to jest odpowiedzialne, czy to jest miejsce odpowiedzialne za subiektywny strach. To jest po prostu środek mózgu, tak? I stymulujemy go i, yy, i oddziałujemy na różne inne struktury, nie do końca wiemy, jakie. Natomiast tego typu badania gdzieś się robi przy okazji operacji też, tak? To znaczy, rejestrujemy aktywność neuronów w ludzkim mózgu. Mamy też w nęckim taką grupę, która się tym zajmuje, przy okazji operacji, której tak się wykonuje, tak? na przykład związanych z epilepsją, mamy taką padaczkę, która jest lekooporna i wtedy usuwa się ogniska. Które powodują napady epileptyczne. Powiesz mi później, kto się tym zajmuje tak, u Was? Tak, oczywiście. Bardzo chętnie porozmawiam z osobą, która robi takie rzeczy. Także to jest, no, dzięki temu się dowiadujemy, jak działają ludzkie neurony, i to jest oczywiście super interesujące. Natomiast docelowo, tak jak mówię, fajnie byłoby mieć terapię, która nie wymaga wkładania niczego do głowy. O ile się uda, bo to też jest poznakiem zapytania, myślę, czy w ogóle... Że się, do... Myślę, że się uda, to kwestia czasu i naszej wiedzy. Albo zostaniemy roboka... robokopami z elektrodami w jak... Z mojej <laughs> perspektywy to nie brzmi jak jakaś tragiczna przeszłość, więc... No, no ty nie ty... wiem, ja wolę mieć całą czaszkę. <laughs> <laughs> um, jak słuchałem twojego podcastu, powiedziałaś, że naświetlanie, jakby wysyłanie tej wnioski światła do neurona, jeśli się go przestymuluje, to ten neuron umiera. No, to jest możliwe, tak. Znaczy na pewno nie zachowuje się tak jak zdrowy neuron. To jest taka metoda, to się nazywa optogenetyka. Wprowadzamy czy neurony w ogóle y, funkcjonują dzięki przekazywaniu sygnałów elektrycznych? Czy informacja płynie w mózgu dzięki przekazywaniu sygnałów elektrycznych, i do tego są potrzebne tak zwane kanały jonowe, które są wbudowane w błonę tej komórki? I my możemy wstawić tam takie sztuczne kanały jonowe, które steruje, którymi sterujemy światłem. Mhm. Możemy tam odpowiednią długością fali świetlnej je otwierać i wtedy możemy albo pobudzić neuron, albo go zahamować, zależnie od tego, co tam do niego wpłynie przez ten kanał. Um, I to jest taka fajna metoda, która pozwala y, kontrolować aktywność neuronów z dużą rozdzielczością czasową możemy świecić takimi pulsami światła. Um, no tyle, że nie do końca mamy kontrolę nad tym, ile tam tych kanałów się wbuduje. Jak jest ich za dużo, to my ten neuron pobudzamy dużo bardziej niż on normalnie się pobudza w warunkach takich naturalnych. Co to znaczy, że nie mamy kontroli nad tym, ile tych kanałów się tam wbuduje? No, no, bo my tam w, to się w praktyce robi w ten sposób, że wprowadza się tak zwany wektor wirusowy, który wchodzi do komórki i powoduje, że zaczyna się tam, komórka zaczyna produkować te nasze kanały jonowe. I one się wbudowują nam w tą błonę neuronu i sobie tam tkwią, aż na nie poświecimy. Natomiast. Y Problem jest taki, że nie do końca wiemy, ile tych wektorów wejdzie do komórki i jak będzie intensywna ta produkcja. To jest tak bardzo małe, że po prostu trudno jest to pewnie zrobić. No to po prostu się wstrzykuje coś do mózgu i potem to już się dzieje, tak? Więc nie jest, to nie jest w pełni kontrolowany proces. Próbuje się to oczywiście do jakiegoś stopnia robić, to znaczy kontrolować ile i jak gęsto, mhm. natomiast to nie jest, to znaczy nie, nie, nie mamy pełnej kontroli nad tym. W związku z tym, y, oczywiście to nie jest fizjologiczna reakcja, ale dzięki temu dowiedzieliśmy się bardzo dużo o tym, jak funkcjonuje mózg, o tym, jak funkcjonują poszczególne grupy neuronów, czy, czy obwody neuronalne. Y, natomiast to też potencjalnie mogłoby być jakaś forma terapii, natomiast, bo możemy sobie wyobrazić, że taki konstrukt wstrzykniemy do ludzkich neuronów, you <laughs> I możemy takie konstrukty pobudzać światłem podczerwonym, tak? To mm -hmm. też przechodzi przez czaszkę i też jest nieinwazyjna. No to taka terapia by wymagała wstrzyknięcia tych wektorów wirusowych. To nie są, gro... to nie są wirusy, tak? <laughs> to się to, tylko tak nazywa. To się tylko tak nazywa to znaczy, się bierze z y, wirusów, natomiast nie, to nie są y, infekujące nas wirusy, więc to nie jest niebezpieczne. Powinni już teraz na wszelki wypadek zmienić tą nazwę. <laughs> natomiast y to oczywiście nie jest jeszcze doskonała technika. Tak? Poza tym problem jest taki, że światło podczerwone jest w różnych miejscach i można sobie wyobrazić, że taka osoba się przez przypadek zostanie zastymulowana. To też nie jest optymalne, pewnie, dla, dla funkcjonowania, więc yy, tutaj jest. Mówi, że w różnych miejscach, czyli może wejść do jakiegoś pomieszczenia, gdzie jest takie światło i. Pewnątrz. Nie jest to bardzo prawdopodobne, ale generalnie ja myślę, że główny, główny problem jest tutaj taki, że po prostu tych, nie, nie mamy wystarczającej kontroli nad tym, ile tych kanałów jonowych tam zostanie wbudowanych. I teraz jeśli mamy za dużo tych kanałów jonowych i zostanie pobudzona ta komórka, to zostanie pobudzona za silnie i ta komórka umrze. Tak, może tak być. I teraz ja się zastanawiałem nad tym, czy ja będąc zbyt Pobudzony naturalnie? Mo czy moje komórki też mogą umierać przez to, że jestem zbyt pobudzony? <grystanie> A znaczy, nasze neurony umierają. Mm -hmm. tak? Umierają przez całe życie. Mamy pewien nadmiar neuronów, na szczęście. Um, natomiast, um, oczywiście, różne czynniki środowiskowe, tak, w szczególności nasz stres, pewnie też przekładają się na to, jak szybko. Um, ja nie znam żadnych takich badań, które by bardzo dokładnie szacowały, ile tych neuronów umiera i jak szybko. I myślę, że tam jest też jakaś zmienność indywidualna, czyli zależy od tego, kto się poddaje temu stresowi. No ale tak. Czyli jakiś bardzo silny stres może powodować, że komórki nerwowe po prostu umierają. Tak. W, tak. Na, nagle w ciągu na przykład jednego dnia dużo, wiek, dużo większa ilość. No to pewnie nie jest takie yy, Hop, natychmiastowe. tak. Mhm. Natomiast no wiemy u zwierząt, tak, wiemy, że tak jest, że silny stres powoduje różne zmiany. Yy. Obumieranie neuronów, ale też różne zmiany w plastyczności, tak? czyli w tych połączeniach. Plastyczność oznacza, jak neurony są połączone ze sobą. To nie tak? jest neuroplastyczność? Te, no, to jest to samo. Okay. Tak. Także mówimy o plastyczności synaptycznej albo neuroplastyczności. I teraz te połączenia, to jest pierwsze, co się zmienia. Tak? To nie jest tak, że te neurony nam tam masowo obumierają. Ale na przykład tracą połączenia, albo mają ich dużo więcej. Teraz jedna i druga opcja może prowadzić do różnych niekorzystnych następstw. I to jest wszystko spowodowane jakimś silnym stresem? Tak, no może być. Te neurony później one za pomocą tego. Czy neuroplastyczność w takim razie wpływa tylko i wyłącznie na połączenia neuronalne? A te neurony tworzą się same? Y jeśli, załóżmy, mam ten taki stres w, w ciągu miesiąca Aha. i obumrzą mnie teoretycznie dużo neuronów, to czy one później gdzieś odrasną sobie? Hmm. No, neurony jeszcze jakiś czas temu, jak ja byłam w szkole, to wiedza powszechna była taka, że neurony, jak już umrą, to się nie pojawiają nowe. Tak? To nie są komórki, które się dzielą. Y, to nie jest tak, że pojawiają się masowo nowe neurony. Natomiast rzeczywiście w ciągu ostatnich tam 20 lat, y, y, Zidentyfikowano takie miejsca również w ludzkim mózgu, gdzie pojawiają się nowe neurony. To jest taki proces, który się nazywa neurogeneza, czyli tworzenie nowych neuronów. Mm -hmm. Ale on jest na niewielką skalę. To znaczy, też nie do końca wiemy, jakie on ma znaczenie. Wiemy, że takie neurony się pojawiają w, tylko w niektórych częściach mózgu i na niewielką skalę, ale że tworzą funkcjonalne połączenia. To znaczy, że dojrzewają, robi się z tych neuronów taki dorosły, dojrzały neuron i on się łączy z innymi neuronami już istniejącymi. Więc do jakiegoś. Stopnia oczywiście to może mieć wpływ na to, jak mózg funkcjonuje, ale, bardzo ma, bardzo... ale prawdopodobnie to jest niewielki wpływ, bo to jest tylko w wybranych częściach mózgu, więc w większości struktur mózgowych nowych neuronów nie ma, więc jak te neurony obumrą, to po prostu ich nie ma. Natomiast my mamy pewien nadmiar neuronów, więc to nie jest tak, że jak nam obumrze trochę tych, z tych, co, co już je mamy, to zaczniemy jakoś dramatycznie źle funkcjonować. Tak naprawdę takie poważne efekty obumierania neuronów, to widać w tak zwanych chorobach neurodegeneracyjnych, tak? demencje często polegają na tym, że właśnie część neuronów ginie. A, natomiast tak jest na przykład w chorobie Alzheimera, ale musi upłynąć wiele lat, zwykle, tak, zanim widzimy wyraźne objawy takie, takiego procesu. Także my mamy spory nadmiar neuronów. Natomiast to, co jest bardziej e, Widoczna w krótkich okresach czasu, to są właśnie te zmiany plastyczne, tak? czyli że zmieniły się jakieś połączenia między neuronami. Ale te zmiany plastyczne już też się ostatnio dowiedziałem, co mi się bardzo nie spodobało, ale dowiedziałem się, że procesy neuroplastyczne są też bardzo ograniczone. Że to nie jest tak, że okej, okay, mamy mam neuroplastyczność. Nie, nie, nie. <laughs> Nasz mózg jest super plastyczny. Tak? No, generalnie dzięki temu się uczymy. Każde uczenie się to jest nowe połączenie albo zmiana istniejące, siły istniejącego połączenia między neuronami. Dzięki plastyczności się rozwijamy, tak? mamy plastyczność rozwojową. Jak jesteśmy dziećmi, to um, tworzą się nowe połączenia i sporo połączeń zanika, co jest ciekawe. Tak? To jest taki problem w rozwoju mózgu autystycznego, że za mało połączeń zanika. Mhm. Jest taki wiek, w którym oczekujemy, że część tych połączeń istniejących u bardzo małych dzieci zaniknie. Które Około... potrzebne były pewnie do życia małego dziecka, ale nie są już potrzebne później? Pewnie tak. Nie do końca wiemy, do czego one są potrzebne, ale tak koło drugiego, trzeciego roku życia jest tak zwany pruning, czyli takie zanikanie pewnych połączeń. To musi być trudne w waszej pracy, czy wy nie możecie wyciągać żadnych wniosków. Ja tutaj sobie siedzę i za każdym razem. Myślę, to pewnie znaczy to, to pewnie znaczy to. to. Z tego można wysunąć takie wnioski, a wy nie możecie tego zrobić? No, naukowcy są zwykle bardziej ostrożni, tak, bo no, wiemy, że różne rzeczy mogą się okazać zupełnie inne niż, niż nam się wydawało na początku i potrzebujemy wielu dowodów. Wielu rzeczy nie wiemy. Znaczy, mózg jest oczywiście cały czas tajemnicą w wielu aspektach jego funkcjonowania, ale to, że plastyczność występuje. Zdecydowanie jesteśmy plastyczni do późnej starości. Jeżeli nie mamy jakichś bardzo poważnych chorób typu choroby Alzheimera, demencja i tak dalej, to nasz mózg jest bardzo plastyczny. I to jest też podstawa wszelkich terapii. Tak, jak idziemy na psychoterapię, to co co my przebudowujemy. Dzięki temu pomocy psychoterapeuty, to połączenia w naszym mózgu. Czyli neuroplastyczność. Czyli neuroplastyczność. Okej. Okay. Nie będę mówił, bo zacząłem się zastanawiać, jak zadałem to pytanie, nie będę mówił, kto mi to powiedział, bo powiedział mi to poza podcastem, badacz. Natomiast pamiętam, że rozmawiałem z nimi i powiedziałem, że martwię się o swoją pamięć i, o, i martwię się, że będzie się pogarszała. A on tak na mnie patrzy i mówi, pewnie będzie się pogarszała. A ja do niego mówię, a procesy neuroplasty neuroplastyczne? Bardzo ograniczone. Nie, to, to, nieprawda, to nieprawda. Ja tak stoję w ja, tak, Jak można, komuś coś takiego powiedzieć. Nie, to nieprawda, nie jest tak źle. My tak naprawdę, jak myślimy o starzeniu się, to rzeczywiście nasze zdolności uczenia się z wiekiem spadają, tak? To jest proces nieunikniony, ale jeżeli ćwiczymy swój mózg, tak? I jeżeli mamy. Dużą, znaczy dużą ekspozycję, czy w ogóle no, mamy jakąś działalność taką umysłową w naszym życiu, to ten mózg jednak zachowuje swoją sprawność do późnych dni. Tak? Ja osobiście znam wielu profesorów już dosyć leciwych, którzy świetnie funkcjonują intelektualnie, bo nawet jak nie przyswajamy aż tak szybko nowych informacji i nie zapamiętujemy aż tylu nowych informacji, co w dzieciństwie, to jednak mamy nabudowaną wiedzę, tak? mamy to doświadczenie i taki cały zestaw różnych faktów, które już mamy poukładane w głowie, zazwyczaj, które nam pozwalają dosyć szybko wpasowywać nowe informacje w ten już istniejący system. Mhm. Więc to tak naprawdę często jest bardziej efektywne, niż uczenie się małych dzieci, które tak dosyć chaotycznie zapamiętują różne rzeczy, tak? Więc to nie jest tak beznadziejnie. Jak myślimy na przykład o udarach, tak? Udar oznacza mm, śmierć jakiejś grupy neuronów. Dziękuję, że mi to mówisz, bo to mnie zmartwiło, co, co wtedy usłyszałem. <laughs> Nie, to jest świetny przykład, że my jesteśmy neuroplastyczni, tak? że nawet no, udary się zwykle zdarzają w późniejszym wieku. I ludzie po udarach często dochodzą do pewnej sprawności no To, co jest zazwyczaj skutkiem udaru, to afazja, czyli problemy z porozumiewaniem się, tak? z rozumieniem mowy albo z produkcją mowy. Ja chyba nie do końca wiem, jak rozumieć słowo udar. No to już tłumaczę. Generalnie to jest, no udary są albo niedokrwienne, albo krwotoczne, co oznacza, albo że krew nie dopływa do jakiejś części mózgu, albo że się wylewa, ale generalnie efekt jest taki, że te komórki, które tam są w tej części mózgu, są niedotlenione. Neurony są bardzo wrażliwe na niedotlenienie, tak? Po paru minutach obumierają, a nasz mózg zużywa bardzo dużo tlenu. Czyli dzieje się to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że jakaś część, jakaś część tych neuronów po prostu obumiera. Tak. No i teraz y, ta część, która obumrze, no obumrze już jej nie ma, tak? Y, I oczywiście te natychmiastowe skutki udaru są dosyć dramatyczne, bo poza tymi neuronami, które obumarły, to tam jest taki stan zapalny się wytwarza, tak? Więc tam jest no takie są zmiany y, dotyczące nie tylko tych neuronów, które obumarły, ale też tego co jest dookoła. Z czasem to się trochę cofa, bo się no tam mamy różne takie procesy naprawcze, usuwane są te martwe komórki, ten stan zapalny mija. Natomiast y, no, to co zniknęło, to tego nie ma, tak? I to często, udary często zdarzają się, to ze względu na to, jaki mamy układ krwionośny w mózgu, w takich częściach, które są odpowiedzialne za mowę, mhm. za rozumienie albo za produkcję mowy. No, to w związku z tym ludzie po udarach bardzo często ma, mają problem z mówieniem czy z rozumieniem mowy. No i teraz wprowadza się taką terapię, która no, ma im jakoś pomoc w tym porozumiewaniu się. I to jest. Oczywiście, to trwa długo, jest pracochłonne, wymaga bardzo dużej siły woli, żeby ćwiczyć regularnie, ale ci ludzie się w dużej części rehabilitują. Czyli i to wszystko jest oparte na plastyczności, bo musimy wykorzystywać, znaczy u takiego człowieka trzeba wykorzystywać te struktury mózgu, które przetrwały, tak i one do jakiegoś stopnia muszą przejąć funkcje tych, które, które obumarły w związku z tym udarem. Ale wciąż to jest. Y... To jest duża zmiana, tak bym to nazwał. Jeśli ktoś traci tak dużą część i zaczyna mieć problemy z komunikacją i później wraca, wraca do, do, do pełni, czy to zależy to, to wszystko zależy. To wszystko zależy. To... Ale są ludzie, którzy wrócili do pełni. S są ludzie, którzy wracają do pełnego funkcjonowania, to trochę zależy od tego, jak rozległy był ten ugodar. Oczywiście jak jest bardzo rozległy, to to jest śmiertelne, tak? Mhm. Natomiast jeżeli została uszkodzona tylko część mózgu, to do jakiegoś stopnia czy czasami do można wrócić do pełnej sprawności. I tak samo chyba ludzie z tym COVID-em też pewnie w ten sposób wracają do funkcjonowania, którzy mieli na przykład duże problemy z pamięcią i z orientacją w terenie, i nagle teraz są już w stanie się zorientować, to pewnie podobnie działało. Myślę, że tak. Mhm. Czyli procesy neuroplastyczne nie są aż tak bardzo ograniczone? Nie i myślę, że należy je wykorzystywać. I wierzyć w nie, bo w, chociaż proces bo zadziała. Nie, ja myślę, że my wiemy, że procesy neuroplastyczne zachodzą, więc to nie, ma, to nie jest kwestia wiary czy niewiary. To nie chodziło mi o to, żeby mm -hmm. wierzyć bądź nie wierzyć, mm -hmm. tylko żeby jakby jeszcze, jeszcze podbudowywać to, co się mm -hmm. na, ten, na ten moment wie, licząc na to, że to zadziała. Zastanawiałem się nad tym, jak kopiujemy emocje od osób, z którymi jesteśmy wokół siebie. I na, na jednym z Twoich wykładów pokazywałaś ludzi w metrze. Jak to jedna mhm. osoba zaczyna się śmiać, i nagle mhm. zaczyna śmiać się cały metra. Myślę, że wszyscy znają ten filmik, bo on był swojego czasu viralowy. Tam było napisane: spróbuj się nie zaśmiać. Ja, ja nie dałem rady swoją drogą. W każdym razie ja słucham dużo podcastów komików, i ci komicy mhm. mówią, że robienie komedii, jak był COVID. Y przez zooma nie ma sensu według nich, bo potrzebny jest ten właśnie element ludzki w postaci ludzi, do których się mówi. I mówią, że to jest naprawdę ważne, bo na podstawie tego dostosowuje się to, co się mówi, do tych ludzi. Ja się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest tak, że jak się siedzi na tej widowni, to działa to dokładnie tak jak w tym metrze, że, jesteśmy, że gdybym ja sam słuchał jednego komika, to śmiałbym się trochę, ale przez to, że jestem w grupie całych ludzi, to po prostu ludzie umierają ze śmiechu. Yy, tak, myślę, że tak jest. To znaczy, my czytamy emocje innych ludzi, i to jest to dla nas jakaś informacja zwrotna. Tak? Jeżeli chcemy kogoś rozśmieszyć, tak jak w przypadku komików, to oczywiście oni chcą wiedzieć, czy to, co mówią, działa. Mm -hmm. I obserwując widownie, yy, mają tę informację zwrotną. Natomiast emocje innych ludzi ewidentnie na nas oddziałują. Zarażamy się strachem, ale zarażamy się też yy, pozytywnymi emocjami. I często zaczynamy się zachowywać tak jak ludzie wokół nas, tak? Synchronizujemy się. To jest taka nasza właściwość: jak obserwujemy dwie osoby, które ze sobą rozmawiają, to możemy zaobserwować, że pewne gesty, pewne miny się synchronizują. I to jest też taki taki element, który nam mówi, że ta interakcja jest udana, tak? że to ci ludzie są w dobrym kontakcie. Są takie techniki manipulacyjne właśnie, żeby dostosować się do tego dokładnie, jak się siedzi po to, żeby ta osoba myślała, że się dobrze rozumiemy. Tak, dokładnie, więc to jest oczywiście wykorzystanie tego, tego zjawiska. I teraz te pozytywne, znaczy każda emocja innej osoby na nas jakoś działa. Możemy ją wykorzystywać, możemy, no, ale ona też na nas oddziałuje na nasze emocje, prawda? Więc y, y, f, mamy nad tym jakąś kontrolę, ale nie do końca. Więc y, jak my mówimy o zarażaniu się strachem, o którym przez moment rozmawialiśmy, y, to y, jest jakaś y, osoba, która zaczyna panikować, tak? która zaczyna krzyczeć. I często na to reagujemy. Reagujemy w dosyć specyficznych sytuacjach. To znaczy, gdyby to był ktoś, kogo spotkamy w biały dzień na ulicy pełnej innych ludzi, którzy zachowują się spokojnie, to pewnie zignorujemy to, albo pomyślimy, że tej osobie się coś stało, ewentualnie będziemy jej próbować udzielić pomocy, ale nie zarazimy się tym strachem. Natomiast jeżeli będziemy, dajmy na to, na koncercie, gdzie dookoła jest wiele osób, jest tłok i my nie mamy informacji, tak? o tym co się dzieje i ktoś zaczyna... Krzyczeć, zachowywać się nerwowo, to często ten strach się udziela. I wtedy wybucha panika w tłumie. Tak, i ten filmik, który pokazywałaś na tym wykładzie, tam 60 osób uległo jakiejś kontuzji, przez to, że ludzie po prostu zaczęli biegać jak chlebni. Tak, to jest tak, po prostu tak. niesamowite. A z tego, co rozumiałem, tam się nic nie wydarzyło. No nie, nie wydarzyło się nic. Ja ten filmik lubię, dlatego że on jest bardzo dobrym przykładem, bo często w takich sytuacjach ludzie krzyczą coś konkretnego, że jest pożar, tak, czy że tak, dają jakąś taką werbalną wskazówkę. A człowiek na ten filmik, to był taki plac pełen ludzi, tam było około 10 tysięcy ludzi i jedna z osób zaczęła krzyczeć, ale nic, to był taki krzyk, który nie niósł żadnej konkretnej informacji. A, I ludzie wpadli w panikę, rzeczywiście tam zostało, nie wiem, stratowanych czy, czy poszkodowanych około 60 osób. Um, są jakieś informacje, co konkretnie się tam wydarzyło, dlaczego ta osoba zaczęła krzyczeć? Nie, znaczy nie było żadnego obiektywnego powodu. Po prostu e... mo możliwe, że była po prostu chora. Tak, może tak być. No, po prostu to była jakaś osoba przypadkowa w tłumie. Tak? Ja sobie od razu myślę o tych e, m, jak by to nazwać? M, dziwnych sytuacjach w Lidlu, jak się są ludzie mm -hmm. nagrywani, jak biegną po karpie albo po różne inne dziwne promocje. Ja to zawsze oglądam i po prostu siedzę i to jestem... Jak to się może wydarzyć? I ja wiem, że gdybym tam był, to ja bym nawet nie wszedł do tego sklepu, bo nie chciałbym być, przebywać w takim środowisku. Natomiast teraz, czy to znaczy, że jestem psychopatą i jestem w stanie nie, nie, nie wziąć tych informacji no, do siebie? Myślę, że to raczej kontrola poznawcza. To z jakiego powodu no. ja, jestem, ja, ja byłbym w stanie podjąć taką decyzję, że okej, okay, to, to, to jest tłumacz dla mnie, tam nie idę, a inni mm. ludzie jednak są skłonni wejść w tą interakcję. Uh. No ja myślę, że znaczy w niektórych sytuacjach ludzie się po prostu znajdują, tak no, tak jak na tym koncercie, czy w jakiejś, na jakimś zgromadzeniu, no, po prostu nie myślą o tym, że coś się tam wydarzy. Natomiast tutaj ta, ten przykład z Lidlem, myślę, że no, ludzie mają jakieś motywacje kupienia czegoś taniej, tak? co jest rozumiem jakąś... Bo to nie jest odosobniona sytuacja, to się często dzieje na otwarciach sklepów, to jest niesamowite. No tak, no, rozumiem, że ludzie liczą na jakąś super promocję, tak? Mm -hmm. To jest coś, co działa na wyobraźnię i wydaje im się, że kupią coś super tanio, a potem rozumiem, że dochodzi do pewnego współzawodnictwa. A... Wyczerpywania sobie te, telewizorów? Tak. <laughs> ale ale to, to my się z tego śmiejemy, ale to się rzeczywiście dzieje. Byłaś świadkiem kiedyś takiej sytuacji na żywo? Nie, bo unikam. <laughs> natomiast nie sądzę, że to psychopatia, natomiast wydaje mi się, znaczy jak ludzie są w takiej sytuacji, oczywiście to, co robią inni, silnie na nas oddziałuje. Tak? Mhm. My Często nie do końca świadomie. I zachowujemy się inaczej, jeżeli ludzie wokół nas dążą do zdobycia czegoś. Często to coś robi się dużo bardziej atrakcyjne, niż by było, gdyby. Tak, so, Dokładnie. Mm -hmm. nie, nie ci ludzie dookoła. I wtedy przestajemy się zachowywać racjonalnie, i nie zastanawiamy się, po co nam trzeci telewizor, tak, tylko. Staramy się go zdobyć. Czyli wpadamy w taki automatyzm, po prostu przestaje działać nasz racjonalny umysł i robimy to samo co wszyscy? Tak, tak. Znaczy jest silna potrzeba dostosowania się społecznego, to ma pewnie. Ta... Znowu głębokie korzenie ewolucyjne, bo ci, którzy zachowują się podobnie w określonych sytuacjach, są bardziej godni zaufania, tak? Są członkami są postrzegani jako członkowie tej samej grupy społecznej. No, pewnie różnych wytłumaczeń można tutaj szukać, to pewnie nie jest też takie proste, tak? Mhm. Jest to jakaś grupa ludzi, która tak jak mówiłeś, no, decyduje się na takie. Yy, Sytuacje, tak? Czy wchodzi w takie sytuacje? Tak, bo, to, bo jeśli idzie się na takie otwarcie sklepu, to ja się świadomym, co się tam najprawdopodobniej tak, będzie działo. Tak, więc myślę, że to nie ma jednego prostego wyjaśnienia. Natomiast rzeczywiście, tak jak generalnie myśląc o, te, o podobnych sytuacjach, jest tak, że jeżeli ludzie są już w takiej sytuacji, gdzie inni zachowują się w określony sposób, to mają bardzo silne tendencje, żeby zachowywać się tak jak inni. Ok, więc ja wysnuwam wnioski teraz, bo ja mogę. Um, <noise> czy to w takim razie świadczy, czy w takim razie pójście do parku, żeby lepiej spędzić czas, dlatego, bo będę wokół, wokół innych ludzi, którzy sobie odpoczywają i fajnie się bawią, pójście do kina? Czy to, czy to znaczy, że ja będę lepiej spędzał czas, dlatego, bo oglądam ten film wspólnie? Czy to, czy to, to wszystko ma na mnie wpływ I w, ty, i w tym wypadku życie socjalne, nawet z tego prostego punktu widzenia. Jest dużo bardziej bogatsze przez to, że jakby jak jest, to Uważam, że świetnym przykładem jest to tak bycie na sali, na komedii. Że to, to na pewno działa tak, nigdy nie byłem, ale wiem, jak to jest śmiać się z innymi ludźmi, i po prostu człowiek się śmieje bardziej. Czyli to by, wpływa, to by działało w ten sposób, że przebywanie z innymi ludźmi, którzy są wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, że to są podobni ludzie do, cie, do, do mnie, wpływa na to, że lepiej jakby przeżywamy życie. No to prawda, to trochę dlatego tak bardzo potrzebujemy kontaktów społecznych, tak? My jesteśmy istotami społecznymi. Um, osamotnienie, czyli taka... Mm. Samotność nie z wyboru jest bardzo silnym stresorem, tak? mhm. bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Bardzo dużo neuronów umiera. Też pewnie. <śmiech> <śmiech> Także my dążymy do tych kontaktów społecznych. Pewnie dlatego, znaczy to, to jest szereg znowu czynników. Oczywiście grupa społeczna nam zapewnia bezpieczeństwo czy poczucie bezpieczeństwa. My chcemy przynależeć do jakiejś grupy. Szukamy identyfikacji z grupą społeczną, a to, o czym mówisz, czyli takie odczuwanie emocji innych ludzi, którzy są dookoła, no też to wzmacnia to takie poczucie przyjemności z tego, że, że jesteśmy częścią tej grupy. Tak. Natomiast to ma też taką negatywną stronę, to znaczy szukamy często identyfikacji z grupą społeczną przez negowanie innych grup społecznych, to znaczy my w polityce jesteśmy... W to się często dzieje. Tak, dokładnie. Mhm. To jest ten tak, taki efekt tak zwany in-group, out-group, tak? czyli my jesteśmy w swojej grupie, a tu mamy wrogów, tak? którzy są tą zewnętrzną grupą. Z czego to wynika, że ktoś wybiera taką strategię właśnie zamiast promować? Słyszałem to odnośnie raz, odnośnie partii, które są przeciwko pis że. Ktoś powiedział, że te partie nigdy nie wygrają dlatego, bo zamiast promować to, dlaczego one są wartościowe, to promują to, że tamta grupa jest niewartościowa. Zastanawiam się, z czego wynika, że ludzie w ten sposób wybierają komunikację. A, no ja myślę, że z jaskini N nie, to nie, wynika. Nie, nie musimy rozmawiać to... o polityce. Jak nie, ktoś. nie, jasne. Znaczy, ja myślę, że to wynika z tego, jak byliśmy jaskiniowcami. To czy z naszej takiej historii ewolucyjnej. Że my ży żyliśmy... W małych grupach społecznych. Znaczy, może niekoniecznie wiaskini to nie jest kluczowe, ale chodzi o to, że przez dużą część naszej historii jako ludzkości żyliśmy w stosunkowo małych grupach społecznych i to było bardzo ważne, żeby być częścią tej grupy, bo to zapewniało bezpieczeństwo, zapewniało przeżycie. Um. I wyzywanie drugiej grupy sygnalizuje, że ja jestem bardzo w tej grupie? Tak. Tak, myślę, że dokładnie tak. To I, i, jest taki mechanizm. I działa mocniej niż skandowanie wartości z tej grupy? Tak, myślę, okay. że, myślę, myślę że tak. Bo to jest bardzo powszechne w ludzkiej kulturze. Tak? Jak po, po, pomyślimy o historii, no to cała nasza historia jest oparta na takich podziałach. Czyli negatywne komentarze też mogłyby działać w ten sposób? To jest komunikacja przynależenia do innej grupy? Myślę, że tak. I szukanie I... członków grupy w tak. sekcji komentarzy tak. pod danym filmem tak. bądź zdjęciem? S są takie badania na ludziach, które pokazują, że no właśnie jeśli chodzi o empatię bólu, tak, to reagujemy bardzo dużo silniej na członków własnej grupy niż członków obcej grupy. Jest takie badanie, które pokazuje. To, to się nie zgadza z tymi badaniami, które Wy przeprowadziliście? O strachu, tak, ale to jest. To jest ból i strach to trochę coś innego, tak? Strach to jest ostrzeżenie, mhm. a to, że konkretna osoba doświadcza bólu, tak, niekoniecznie musi być dla nas ostrzeżenie. Ja myślę, że tutaj jest różnica. Natomiast y takie były sztuczne, przez psychologów wprowadzane podziały. Powiedzmy, bierzemy grupę ludzi i dzielimy ich według jakichś tam kryteriów, i oni się zaczynają identyfikować z tymi kryteriami kompletnie sztucznie narzuconymi, nawet jeżeli oni wiedzą, że to są sztuczne kryteria. To jest dosyć niesamowite. Nasz mózg ma najwyraźniej takie tendencje. Tak jak z tymi wężami, żeby łatwiej jest wyuczyć strach do węża, tak pewnie łatwiej jest wyuczyć takich zachowań, które są akceptowalne społecznie. Tak, myślę, myślę że tak jest. To Oczywiście takie badania najprościej się prowadzi na kibicach piłki nożnej, tak? Dwóch przeciwstawnych drużyn. Na bank wyjdzie wtedy. Tak? <grystanie> Jak sobie słuchałem Twoich podcastów, jeszcze jedna rzecz, która by się rzuciła w, 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 w słuch, bo słuchałem. Klatka dla szczura, metr na metr, to podobno jest duża. Czy metr, uh -huh. jakby w każdym razie uh -huh. duże gabaryty i małe pudełeczko, w które się może schować uh -huh. ewentualnie. I podawany jest bodziec strachowy temu szczurowi. I ten szczur mówił, że a jeśli wie, że zagrożenie jest blisko, to się zamraża. Natomiast są uh -huh. też sytuacje, gdzie on ucieka. Tak. I teraz były sytuacje, kiedy ten szczur uciekł do tego pudełeczka i siedział tam cały czas, uh -huh. bo się tak bał. I ja się zastanawiałem, czy da się to przełożyć na ludzi. Ja jestem osobą, która nie wychodzi praktycznie z domu. I zastanawiałem się, czy to nie jest gdzieś tam u mnie podświadomie, że myślę, że na na zewnątrz jest zagrożenie, i ja wybieram komfortowe środowisko u siebie w domu? No może tak być, chociaż to, to nie, nie zawsze wszystko jest patologią, tak? Możemy preferować jakiś styl życia i to jest jak najbardziej ok. natomiast to trochę zależy od warunków, tak? No szczury. Yy... Nasze szczury miały dobry powód, żeby siedzieć w tym pudełku. Po prostu były wystraszone, i pewnie to była najbardziej przystosowawcza reakcja w tej, w tej sytuacji. Natomiast generalnie. Jeżeli chodzi o ludzi, znaczy to, to, to też trzeba zachować pewną ostrożność, bo my jesteśmy zróżnicowani i to jest okej. Okay, tak? mm -hmm. Są ludzie bardziej ekstrawertyczni, są ludzie bardziej introwertyczni. Jedni wolą spędzać wieczory z innymi, a inni wolą, nie wiem, przed telewizorem sami w domu. Pytanie, różne intro... metody. Pytanie, czy introwertyzm już mm -hmm. z tego nie wynika? Właśnie z jakiejś e, 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 stresowej mm -hmm. reakcji mm -hmm. co do tego, jak się, jak się przebywa z innymi ludźmi. No, chyba niekoniecznie. To znaczy, ja myślę, że my mamy pewne zróżnicowanie socjalności. Mhm. A że no, niektórzy są bardziej społeczni, tak wolą spędzać czas z innymi, a inni mniej. I to niekoniecznie wynika z tego, że się boją innych, tak? tylko po prostu ich optimum funkcjonowania to jest jakaś mała grupa społeczna albo to różnie bywa pewnie. Ale to jest ciekawe, bo my widzimy podobne zjawisko ugryzoni, tak? Są takie, które... Są szczury? Yy, tak, są takie, które w... spędzają zdecydowanie mniej czasu z innymi. My badamy myszy w takich grupach społecznych, tak? Które A to ciekawe, tam... bo za każdym razem, jak słucham o tych hmm. badaniach, to jest powiedziane, że to są bardzo socjalne zwierzęta. One są socjalne. Dla nich te bodźce, one są socjalne w tym sensie, że różne bodźce społeczne są dla nich istotne. Są inne niż my w tym sensie, że się porozumiewają Zapachami w dużej mierze, my korzystamy głównie ze wzroku. Natomiast jak mamy grupę myszy, powiedzmy 10 czy 15, to w tej grupie są takie, które utrzymują bardzo intensywne relacje z innymi, to znaczy spędzają dużo czasu z innymi myszami i takie, które się trzymają z boku. I to jest cały czas norma, tak? To nie są chore myszy czy autystyczne myszy, tak? To są myszy, które są takie, no. Tak, A jak tam te myszy, które są socjalne, reagują na tą niesocjalną myszę? przestają ją lubić? Nie, oczywiście są jakieś preferencje w tym sensie, że są takie, które lubią spędzać czas z innymi. Takie subgrupy się tworzą. Jeżeli myszy mają wystarczająco duże terytorium, to dzielą się spontanicznie na grupy. I są introwertyczne grupy myszy? No są takie, tak, małe grupy myszy albo pojedyncze myszy. Natomiast to nie jest tak, że one zupełnie unikają tych kontaktów społecznych, tylko po prostu większość czasu spędzają osobno, albo większość czasu spędzają z innymi, tak? to to bardziej społeczne. Więc widzimy pewne zróżnicowanie, które jest pewnie charakterystyczne dla większości zwierząt. To znaczy te kontakty społeczne są istotne, ale pewnie różne nasilenie jest optymalne dla różnych jednostek. To jest niesamowite. Czy charakteryzują się jakoś te introwertyczne myszy czy czymś od tych nieintrowertycznych, poza tym, że są introwertyczne? To próbujemy zbadać właśnie. To jest temat mojego nowego grantu. Usiłujemy się przyglądać. Introwertycznym myszom. <grym> no, nie tylko introwertycznym. <grym> Wszystkim myszom, żeby zobaczyć, jak, z czego to wynika. To znaczy, które części mózgu które obwody neuronalne kontrolują, czy odpowiadają za ten różny poziom Interakcji społecznych? Interakcji społecznych. Ale trafiłem z pytania. <grym> <grym> Dobra, jak, jakie są hipotezy w takim razie? No wiemy na razie, że takie, takie zachowanie występuje, że jest takie zróżnicowanie, i no, mamy na celowniku takie obwody neuronalne, które odpowiadają za rozpoczynanie i utrzymywanie interakcji społecznej. No więc mamy taką hipotezę, że prawdopodobnie aktywność tych obwodów jest inna u tych myszy, tak? u tych bardziej społecznych i mniej społecznych. No to byśmy chcieli sprawdzić. Mhm. Aktywność jest inna? No Jak mamy taką, taki obwód, który mówi nam wejdź w interakcję społeczną, tak, i on jest bardzo aktywny, no to pewnie taka mysz ma dużo, duży napęd, żeby zaczynać te interakcje społeczne. A z czego by wynikała jego nadmierna aktywność, albo po prostu duża aktywność? No, to jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, to, co my chcielibyśmy zbadać, to. Jak mózg kontroluje tą wysoką albo niską socjalność. Natomiast jak do tego dochodzi, to jest inne i dużo bardziej złożone pytanie, do którego być może dojdziemy w pewnym momencie. No bo to pewnie ta socjalność to znowu jest interakcja pomiędzy genami a środowiskiem. Akurat w tych myszach, te myszy, o których mówię, one są praktycznie identyczne genetycznie, one no tak są wyhodowane. Yy, dlatego tutaj głównie środowisko, znaczy zakładamy, że głównie środowisko ma wpływ i pewnie to, jak one sobie funkcjonowały w grupie społecznej, bo my badamy dorosłe myszy. Natomiast ta społeczność pewnie się rozwija w nastoletniości myszy. I pewnie należałoby się przyglądać temu okresowi, żeby zobaczyć, co powoduje, że one są mniej lub bardziej społeczne. No ale to pewnie będzie następny krok. Mhm. Ile będą trwały takie badania? No, to zwykle są takie projekty kilkuletnie. No, kilkuletnie. Ten konkret tak, tak. No, to, to, to wszystko trwa parę lat, bo to jest dosyć y, skomplikowane. Y, musimy się przyjrzeć y, dużym grupom zwierząt, jeśli chodzi o zachowanie. Tak. Musimy zobaczyć, jak mózg funkcjonuje. Z czego to wynika, że to aż tyle będzie trwało? Co najwięcej czasu zajmuje? Hmm co najwięcej czasu zajmuje, to zależy od techniki. Znaczy my zwykle, no, żeby mieć pewność, że tak, bo ja tutaj tak opowiadam różne rzeczy, ale to, to, jest, to, to jest efekt wielu lat badań. I te badania no, wyglądają w ten sposób, że musimy, się z, musimy zbadać aktywność mózgu. Robimy to nie u jednego zwierzęcia, tylko u całej grupy zwierząt, tak? bo chcemy wiedzieć, czy to nie jest przypadkowa obserwacja. Tak? Jedna mysz zwykle, no, może być przypadkowa to, co widzimy. Więc musimy zebrać dużą Ilość danych i potem te dane zanalizować. Jak mamy, no jak sobie wyobrażamy, taką grupę myszy, powiedzmy 10 czy 15 ich interakcje społeczne. One jednak mają dużo tych interakcji społecznych, a my musimy je przeanalizować. To, to jest, są duże ilości danych. I to się analizuje na wideo, czy na bieżąco? E, mamy taki system, który opracowaliśmy w laboratorium. On trochę przypomina naturalne środowisko myszy. To są takie cztery klatki połączone tunelami. I w tych tunelach są anteny, a każda mysz ma taki chip, który, dzięki któremu możemy, możemy zidentyfikować, które to jest zwierzę. W każdej tunelu są dwie anteny, więc wiemy, która mysz idzie przez tunel i w którym kierunku. To jest jeden rodzaj danych, a drugi to jest analiza tak, obrazu, tak? czyli mamy kamerę, która nagrywa myszy. I mamy taki system, to jest oparte na uczeniu maszynowym, który rozróżnia nam te myszy i rozróżnia różne części ciała myszy. Nosek, ogon, łapki, tak? I dzięki temu potem analizujemy, jak te punkty się wobec siebie mają. I jak Dzień, są wobec wiemy. siebie nosami, to Dokładnie. znaczy, że jest lepsza interakcja? Jak są odwrotnie, to jest zero interakcji? Ta... No tak, jest to pewne uproszczenie. Myszy mhm. się interesują dwoma częściami drugiej myszy, bo tak jak mówią, one się porozumiewają z zapachami. Więc to, co jest interesujące, to jest przód ciała, okolice głowy, karku i tak zwany rejon anogenitalny, czyli okolice ogona. Bo one tam mają różne gruczoły, którymi wydzielają różne ciekawe zapachy. Tak? Więc to pokazuje, jak myszy są sobą zainteresowane, to się obwąchują właśnie w takich miejscach komunikują się za pomocą zapachów. To jest też niesamowite. Super. Cieszę się, że w końcu... Nie wiem, czy w sumie... Tak właściwie to nie wiem, czy są jakieś takie głębokie badania nad introwertykami, ale to w takim... Wiesz, że to są głębokie badania nad introwertykami? Że się no zobaczymy, co nam się A znasz jakieś inne badania odnośnie tego, że ktoś się rzeczywiście zajmuje samym introwertyzmem? Albo, albo introwertyzmem i ekstrawertyzmem, bo to pewnie idzie w parze. No pewnie psychologowie się tym zajmują do jakiegoś stopnia. Yy, to, żadne konkretne badania nie przychodzą mi do głowy, bo my w sumie wiemy bardzo niewiele o potrzebie socjalności, czy bycia z innymi ludźmi. Znaczy wiemy, że ona istnieje, ale wiemy, nie... że jest super ważna, ale nie do końca wiemy, jak mózg to kontroluje, tak? To znaczy, co powoduje, że my jesteśmy bardziej lub mniej. Mhm. Jakie są warianty? Jakie jest, jakie jest, w jakim spektrum ktoś potrzebuje pod po mhm. socjalnych kontaktów, a... A kto nie potrzebuje, to jest super ciekawe. Hmm. Okej, okay, to zapytałem cię o to, co chcesz robić w przyszłości, to wyszło. Bardzo mi się podoba, jak wyszło to ostatnie pytanie o te badania, to wyszło naprawdę <laughs> wypłynęło, to jest niesamowite. Zapytałem cię w takim razie o wszystko, co chciałem Cię zapytać. Powiedz proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, gdyby ktoś się chciał kontaktować. No ja myślę, że mój adres mailowy jest dostępny. Wystarczy wpisać moje nazwisko w wyszukiwarkę. Podobnie kontakty. Ja pracuję w Instytucie Nadzkiego. Wszelkie kontakty na naszej stronie internetowej są dostępne. Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie za udział. Dziękuję bardzo. Miło się rozmawiało nie również. Super Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nie przygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!